Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kulawych Rozmów. Dzisiaj ze mną Magdalena Buczkowska, która jest znana w internecie jako Mama Dusi Grosz. Bardzo specyficzna nazwa. No i właśnie chciałabym też wszystkim powiedzieć, że Magda prawdopodobnie jest dużo bardziej biegła w tych social mediach niż ja tak naprawdę, bo prowadzi swoją działalność w internecie bardzo prężnie. Twój kanał social media jest na Instagramie, zwłaszcza gdzie ja Cię znalazłam, no bardzo dynamicznie się rozwija. Opowiedz właśnie o tej swojej działalności. Co Cię tam zabijało do tego internetu? Dzień dobry wszystkim, cieszę się, że mnie zaprosiłaś do siebie. Mama Dusi Grosz, no już teraz jest jakby marką osobistą, jeszcze nie marką przez duże M, ale już jest jakąś marką, taką, która jest rozpoznawalna w sieci, którą już gdzieś tam widać i wszyscy wiedzą, że Mama Dusi Grosz to ja. Wszystko zaczęło się od tego, o takiej sytuacji w moim życiu, że my byliśmy moją rodziną, byliśmy na emigracji i tam ja szukałam trochę zajęcia dla siebie, ale zbiegło się to też jakby z potrzebami moich dzieci, które właśnie zaczęły, bo Mama Dusi Grosz to jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży, tak? Czyli ja zajmuję się edukacją finansową. I moje dzieci wtedy tam na tej emigracji, mój syn miał 4 lata, moja córka 8, jakby zbiegły się ich potrzeby w tym samym czasie, bo moja córka wcześniej, mimo że ja stosowałam na niej niektóre taktyki, które stosuję przy nauczaniu tej edukacji, a wcześniej się tym nie zajmowałam jakby tak zawodowo, tylko chciałam uczyć swoje dzieci, mając wiedzę jako ekonomista. I mój syn przyszedł do mnie, taki właśnie 4-latek, rezolutny, i zapytał: mamo, a co to są te pieniądze, a o co z tymi pieniędzmi chodzi, a dlaczego raz są, a raz jest nie ma, skąd je wybrać? Też bym chciała to wiedzieć. Tak, no właśnie, zadawał mi pytania. Ja stwierdziłam, wow, ja mam przecież dużą wiedzę na ten temat. Niektóre właśnie rzeczy już stosowałam wobec starszej córki i przez to właśnie, że byliśmy na emigracji, mówię, normalnie gdybym była tutaj na miejscu, pewnie tą swoją wiedzą dzieliłabym się mamami w piaskownicy, tak, pilnując dzieci, bym im opowiadała o tym, jakie wdrażam, co mój syn mówi, jak to wszystko ewoluuje. A ponieważ właśnie to było tam, więc mówię, może trzeba się podzielić z tym światem, a jak się podzielić, no to założyć bloga, bo żeby dotrzeć do Polonii, żeby mieć odbiorcę, tak? Odbiorca wtedy po polski jest na całym świecie i może czytać na całym świecie. I poszłam do mojego męża i mówię, słuchaj, no wiesz, jest mama ginekolog, mama pediatra, a mama ekonomistki nie ma, ale tak trochę. Dlaczego to brzmi tak cierpko? Ekonomia to w ogóle nie brzmi tak przyjemnie, nie? Dokładnie, więc mój mąż mówi, ale nie, ty jesteś taka mama Dusi Grosz, tak? No bo tak, bo ja w życiu jestem takim trochę Dusi Groszem, piluję tego oszczędzania, może nie jakieś przesadnie, ale myślę tak trochę ekonomicznie i myślę w taki sposób oszczędny. No i ta mama Dusi Grosz, tak, stwierdziłam, tak, to jest to mi pasuje. No i zaczęło się od właśnie pisania bloga. Zaczęło się to wszystko tak pomalutku rozwijać. Najpierw uczyłam się, w ogóle ja wcześniej nie chciałam wchodzić w świat internetu, mocno nie chciałam, bardzo się opierałam. No ale pomału zaczęłam odkrywać, uczyć się, a to WordPressa, a to innych narzędzi, które ułatwiają. I teraz już mamy trzeci rok, mamy Dusi Grosz. Sama jestem zaskoczona, jak daleko to poszło. Cieszę się z tego, że dzięki właśnie Mamy Dusi Grosz mogłam poznać innych ludzi, mam możliwość uczestniczenia w innych projektach, bo dzięki właśnie temu, że ta Mama Dusi Grosz powstała, to ktoś mnie znalazł w internecie i powiedział: chodź Magda, będziemy tworzyć razem projekt. I na przykład takim projektem najpierw był Hotelmania, gdzie uczą ludzie z Hotelmanii uczą przyszłych hotelarzy, tak, właśnie jak odnaleźć się na tym rynku. Teraz współpracuję z Porachunkami Osobistymi, gdzie właśnie mówimy o finansach osobistych, to tak samo. Więc gdyby nie ta Mama Dusi Grosz, to pewnie to te rzeczy by się nie wydarzyły, bo po prostu nikt nie wiedział, że taka Magda Buczkowska gdzieś tam jest i takimi rzeczami się zajmuje. No oczywiście, na pewno podlinkujemy te wszystkie Twoje aktywności pod naszymi postami. Dziękuję bardzo.
bardzo żeby się cieszę. wszyscy mogli znaleźć nie tylko Twoje profile, ale również te wszystkie inicjatywy, w których bierzesz udział. Ja tutaj chcę wrócić do tego, co powiedziałaś przed chwileczką, że nie chciałaś do tego internetu, że się bałaś. Dlaczego? Myślę, że trochę chyba też nie miałam pomysłu, jak w tym internecie, co bym mogła robić w tym internecie. Ja też nie do końca lubię podglądywać ludzi, znaczy ja chcę wiedzieć, co się dzieje na przykład u ciebie, tak? Żebyśmy się spotkały na kawie, że mi opowiesz, co jest fajnego, co się wydarzyło, co nie. Ale takie bierne podglądanie i zachwycanie się, czy ktoś ma to, czy tamto, i to jakaś nie moja metoda. Więc wcześniej jakoś tam ten internet tak mnie nie ciągnął. Teraz korzystając właśnie czy Facebook, czy Instagram, już podgląduję, niekoniecznie podgląduję osoby pod kątem właśnie tego, jakie zdjęcia wstawiają, na jakich wakacjach są, tylko już bardziej te biznesowe, co robią inni, jak to wykorzystują, co ja mogę też wykorzystać u siebie, więc moje dzieci powiedziałyby: mama, ty też siedzisz już teraz w tym internecie i tam grzebiesz wiecznie po tych wszystkich social mediach. Teraz nawet nie można im zakazać, bo przecież sama siedzi w internecie, prawda? Tak, to jest taki paradoks. Ale teraz już nie siedzę tylko, żeby podglądać sobie innych, tylko właśnie siedzę po to, żeby tam przyglądać biznesowe te rzeczy i się uczyć, i kształcić, i cały czas to rozwijać. A w ogóle skąd ta ścieżka kariery? Dlaczego ekonomia? Czy to nie jest taki, jakby to powiedzieć, damski kierunek w cudzysłowie, prawda? No to wszystko trzeba by było się cofnąć mocno do mojego dzieciństwa, jakby, i właśnie, wiesz, jakby to jest wypadkowa wielu zdarzeń, tak, wielu, wielu sytuacji, no bo po pierwsze, no ja jestem osobą niepełnosprawną, tak, i mam dziecięce porażenie mózgowe, więc jestem niepełnosprawna od urodzenia, po prostu źle chodzę, i to jest jedna rzecz, która dedykowała jakby, co mogę robić w przyszłości. To w tamtych czasach to też było trochę inaczej. Dzisiaj już mamy internet, możemy tak naprawdę robić wiele rzeczy zdalnie, możemy jeszcze dodatkowo... Powiedziałaś w tamtych czasach, jakby to było nie wiadomo kiedy, a ty jesteś młoda babka. Ale to jest trochę przełom, wiesz, trochę... Wtedy jak ja właśnie, w momencie kiedy ja wybierałam szkołę średnią i musiałam iść, dostać jakby pozwolenie od mojego lekarza prowadzącego rehabilitacji, takiego lekarza, to gdy poszłam i powiedziałam: no pani doktor, ja tutaj przychodzę z taką kartą, trzeba mi tutaj wystawić cenzurkę i powiedzieć, gdzie ja mogę dalej się kształcić, no to ona zapytała: no to Magda, co byś chciała robić? I ja już wtedy byłam na etapie takim, że no interesowały mnie dwie rzeczy. Albo mnie interesowała fizjoterapia, czyli zajmowanie się właśnie niepełnosprawnymi, rehabilitacją, bo przecież miałam to na co dzień. Przecież zajmowałam się sama sobą i podglądałam wiele rzeczy i mówię: przecież ja jestem mocno empatyczna, zresztą dzisiaj też wszyscy mi to mówią, że jestem mocno empatyczna, to ja wiem, tak? Ja będę rozumieć te dzieciaki, jak ja dorosnę, to ja będę rozumieć te dzieci, które są też niepełnosprawne, bo ja to sama przeszłam, będę dawała im przykład. To była jedna ścieżka kariery, a druga ścieżka kariery, jak zapytała moja właśnie lekarka: Magda, a co ty lubisz? No to ja stwierdziłam, że po pierwsze lubię matematykę i lubię pieniądze. I to tak właśnie... Ja tylko jedną z tych rzeczy. A, no to więc jakby w tą drugą stronę. No i rehabilitacji mi odrzucono, bo jakby zrozumiałam to później po latach, że może i bym się wykształciła, może i bym poznała te działania, ale w zawodzie może bym popracowała maksymalnie 5 lat i po prostu nie dałabym rady fizycznie, bo to jednak jest ciężka praca. Więc zostałam jakby odwiedziona od tego zamysłu. No a druga strona to było tak, że powinna mieć pracę siedzącą. No dzisiaj możemy wszystko robić praktycznie siedząc, tak? I możemy w każdym zawodzie pracować. A wtedy z pracą siedzącą wiązało się dwa zawody. Albo była krawcowa dla kobiet, albo to była właśnie gdzieś w biurze, albo może jakaś księgowa, jakaś sekretarka w tym kierunku. Więc ja stwierdziłam, że krawcową nie chcę być, chociaż i tak się nauczyłam później żyć na maszynie, to już jest inna historia. Więc została ta ścieżka właśnie tej pracy biurowej. I wybrałam technikum ekonomiczne, poszłam do technikum ekonomicznego i okazało się, że to jest moja bajka, tak? Że gdzieś mi jest z tymi wszystkimi tematami, które z przedmiotami zawodowymi, gdzieś mi jest bardzo po drodze. A mówiłaś właśnie o tych czasach, kiedy, no, że tak powiem, ty byłaś dzieckiem i tam lekarz musiał ci wystawić właśnie tą cenzurkę, gdzie ty możesz dalej iść, tak?
Chciałam się zapytać, jak wyglądało w ogóle podejście Twoich rodziców do wychowania Ciebie jako dziecka z niepełnosprawnością, tak? Bo jak wiemy z różnych przykładów, są dwie ścieżki, prawda? Albo pchamy to dziecko na świat, żeby sobie maksymalnie dawało radę samodzielnie, albo wręcz przeciwnie, otaczamy kokonem i no, tak naprawdę wszystko załatwiamy za nich. Jak rodzice podchodzili do Twojego wychowania? No to ja byłam w tym pierwszym modelu, czyli, bo ja mam jeszcze czworo młodszego rodzeństwa, więc ja jestem najstarsza i tak trochę nie było, to musieli się moi rodzice wypowiedzieć, tak? Trochę nie było pewnie czasu na to, żeby się tam nade mną jakoś mocno pochylać i jakoś tam mocno, no właśnie, tam mnie tam pielęgnować, tak? Moją rehabilitacją ogólnie zajmował się przeważnie mój tata, to mój tata ze mną jeździ po wszystkich szpitalach, sanatoriach i możliwych jakichś tam rehabilitacjach. Dość szybko zaczęłam tym zajmować się sama, tak, żeby pilnować tego, bo wiedząc, że to jest ważne, chociaż był taki czas, kiedy też się buntowałam i mówiłam, że ja nie chcę się rehabilitować, bo po co mi to? I tak gdzieś tam no, każdy ma taki jakiś rodzaj buntu. No co, musiałam, tak? Moja mama wychodziła z założenia, że muszę być na tyle samodzielna, bo może się okazać, że wokół mnie nie będzie człowieka, który mi chętnie poda rękę i mi chętnie pomoże, więc muszę umieć robić niektóre rzeczy sama dla siebie, tak? Żeby umieć sobie sama z niektórymi rzeczami poradzić. No i tak, no i myślę, że to wyszło mi bardzo na plus, a może też w drugą stronę za bardzo przegięłam, wiesz, z takim byciu samodzielnym, że później na przykład gdzieś tam moi znajomi w szkole średniej mówili, Magda, bo ty nie dajesz sobie pomóc. Ja mówię, spokojnie, jak będę potrzebowała tej pomocy, to ja ci dam pomóc, tak, i nawet tą pomoc poproszę, ale na tą chwilę sobie radzę. No i tak właśnie, tak jest, że tak, ja jestem wychowywana takim, że muszę sobie poradzić, nie? Widzę, że tak ci mega wyszło po prostu, nie? Tak, wiesz, widzę, że to tak wypchali cię na świat dosłownie, że jesteś też obecna nie tylko w tak powiem, swojej lokalnej społeczności, ale też właśnie no, dla szerszej publiczności, co myślę, że jest dużym sukcesem internetu. On na pewno ma bardzo dużo wad, ale to właśnie, że tak powiem, docieramy do ludzi, do których byśmy normalnie dotarli, to jest duża, duża wartość tego wszystkiego. Tak, tak. To jest ta, no właśnie dlatego mówię, że to jest co to wtedy tam ci lekarze mówili, że to się nie da, w cudzysłowie, że się nie da. No to dzisiaj już mamy takie możliwości, że się prawie wszystko da i tak. Można pracować, zobacz, zdalnie i nikt by nie powiedział, że jesteśmy obie niepełnosprawne, tak? Tak. Ani po tobie tego nie widać, ani po mnie tego nie widać. Mówimy logicznie, składnie, nie mamy tu jakichś no takich znaczących, tak, problemów, ale na żywo, gdybyśmy się spotkały, już by była inna sytuacja, ktoś by się przyglądał, ktoś już by miał jakieś swoje dobre czy złe nastawienie, tak, już by miał swoje stereotypy gdzieś tam w głowie zapisane, one by już mu kiełkowały, a tak to w internecie można wszystko. Właśnie mam takie pytanie, bo kiedy się spotykasz z ludźmi właśnie w internecie i oni... Wiesz, jakby nie zdają sobie sprawy z tego, tej niepełnosprawności twojej czy mojej, bo ja tak mam też właśnie, po mnie nie za bardzo widać. Przez internet, bo na żywo widać, bo jeżdżę na wózku, także ciężko go przeoczyć, prawda? Ale tak. Jest coś takiego, że na przykład ludzie zmieniają swój punkt widzenia albo sposób patrzenia na ciebie wtedy, kiedy kolejne to spotkanie odbywa się na żywo, a nie w internecie, żeby w internecie wszystko było w porządku, a jakby... spotykać się na żywo, on dostrzega tą twoją niepełnosprawność i coś tam się zmienia w relacji. Powiem ci, że chyba nie do końca. Znaczy, ja mówię gdzieś tam zaraz na samym początku. Tylko wiesz jak jest, ja też mówię, tylko tak. Powiedzieć, a na żywo zobaczyć, to jest taka przepaść, nie? W sensie, że ja widzę, że wtedy jakby, jak rozmawiam z kimś w internecie, no to jest taka normalna relacja, jestem, że tak powiem, pełnowartościowa, kompletna i jestem fachowcem, a jak już spotykam się na żywo, to trzeba mi tą szklankę podać, już tak troszeczkę mnie ojojają, wiesz. No, ojojoj. Wiesz co, nie, chyba nie mam. Chyba znaczy nie przypominam sobie wcześniejszych jakichś takich sytuacji, a odkąd jestem mamą Dusi Grosz, jakoś tak nie mam. Czasami tak właśnie osoby, wiesz, bo ja też nie wysypuję się z tym od razu, nie, na pierwszym spotkaniu, żeby nie robić z tego wielkiego halo. Tylko gdzieś tam w międzyczasie, jak coś wychodzi, mówię, słuchaj, ale wiesz, to teraz się nie widzimy, nie znamy, ale ja w życiu to tam mam jakieś takie trudności i z tym sobie to mnie radzę, a ktoś mówi, dobra, spoko, nie ma problemu.
Tak na przykład było właśnie z ludźmi z Hotelmanii, gdzie my pracowaliśmy ze sobą przez dobry rok czasu, tak naprawdę w internecie, a dopiero później się zobaczyliśmy na żywo i już nie było problemu, już wszyscy mnie traktowali, wiesz, jakby normalnie, tak, jako równego. Zresztą ja mam tak, co czasami się dziwię, moi znajomi, tak, jak ja czasami ich pytam o to właśnie, jaki oni mają stosunek do tej mojej niepełnosprawności, to oni mówią, że oni nie widzą tej mojej niepełnosprawności, że ja jestem tak mocno dookoła sobą, taką, wiesz, Magdą, czasami szaloną, czasami trochę może krzyczącą, wiesz, wokół siebie i taką robiącą szum, że oni już nie widzą tej mojej niepełnosprawności, bo tak jak ktoś właśnie z moich znajomych powiedział, no ja robię to, co oni, tak? I ja wiem, z czego to wynika. Ja wiem, z czego to wynika i kiedy to się wszystko zmieniło i kiedy ewoluowało we mnie i kiedy ja... Tą moją niepełnosprawnością, znaczy to jest tak, z niepełnosprawnością trzeba się poukładać, na niepełnosprawność trzeba znaleźć swoje patenty, trzeba czasami wybrać, czy właśnie chcemy być tacy jęczący i tacy, o Boże, biedni, tak, czy chcemy być, prawie żyć normalnie. I jak znajdziemy swój sposób na niepełnosprawność, to wtedy okazuje się, że na przykład, to jest taki bardzo taki znaczący przykład, że jak miałam znajomych w szkole średniej i chcieliśmy na przykład jechać na jezioro, to ja wiedziałam, że albo ja muszę ich tak przekonać i albo wiedząc, że to co do mnie mówią, że mają czas, że mogą iść ze mną nie 15 czy 20 minut na to jezioro, bo ja mieszkam w Olsztynie, a wokół Olsztyna jest 11 jezior prawie, więc tam mogliśmy iść po prostu z osiedla, iść na piechotę na to jezioro. I ja wiem, że oni by przeszli tą drogę w 15 minut, a mi trzeba było tą drogę przejść 40, jak nie w godzinę. I teraz trzeba było szybko wybrać. Albo oni mają czas i oni chcą, albo ja mówię, słuchajcie, to ja idę wcześniej i spotkamy się na miejscu. A przecież mogłam usiąść i płakać, o Boże, jaka jestem biedna, bo ja tam nie mogę dojść. Tak, tak. Albo czekać i jacy oni wyrodni, bo jeszcze mogłabyś tak powiedzieć, nie? Też. Albo powiedzieć, nie, ja dopiero mogę wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, przyjedzie mój tata z pracy i dopiero mój tata mnie zabierze i ja dopiero wtedy mogę i wy się musicie dostosować, a jak wy się nie chcecie do mnie dostosować, to wy jesteście tacy źli. Tak? I ja znajdując właśnie ten sposób na swoją niepełnosprawność, pokazałam, że oni mówili, okej, no to spotkamy się na miejscu, będzie fajnie, nie? No i spotkaliśmy się na miejscu i było fajnie i byłam tak samo normalnie jak oni i tak samo w dorosłym życiu teraz, jako mama, też mam swoje patenty na niektóre rzeczy i moi znajomi właśnie tego nie widzą, bo ja gdzieś te swoje patenty albo je robię wtedy, kiedy oni tego nie widzą. Tak? I oni już widzą tylko rezultat, że jesteśmy razem, siedzimy razem, bawimy się razem, nie wiem, robimy jakieś inne rzeczy razem, a to, co wcześniej ja muszę wykonać, ileś tam tych czynności, ruchów, to już tego na przykład nie widzą, no bo po co im to widzieć? Tak. Nie narzekam, to też tego nie wiedzą, tak? Bo jakbym usiadła i jęczała i narzekała, to by wiedzieli o tym, ale tego też nie widzą, więc traktują mnie prawie, że jak pełnosprawną, tak? Myślę, że nie ma takiej osoby, która nie wszystko, wiesz, robi normalnie, bo normalność to jest w ogóle abstrakcyjny koncept i widzę, że też tak podchodzisz do życia jak ja, że przyjazność ma być, to jest najważniejsza rzecz i wychodzenie tak naprawdę no, to na środek. Każdy z nas musi wyjść na środek, po prostu sprawnie wyjść na środek, niepełnosprawnie wyjść na środek i wtedy się znajdzie ten złoty środek właśnie, który pozwala realizować się równocześnie, że tak powiem i no innym ludziom nas lepiej zrozumieć i przede wszystkim zobaczyć nas normalnego człowieka, prawda? A propos spotykania w ogóle. Judyta, ale no chciałam powiedzieć, że to było piękne, co powiedziałaś z tym środkiem, tak? Że każdy musi być, no bardzo fajne, no podoba mi się. Cieszę, bo powiem, ja staram się tą będę mówić to innym, że to jest fajne. Bardzo proszę, bardzo proszę. Nawet nie musisz przypisywać autorstwa. Ja w ogóle bardzo tak ostatnio cały czas właśnie promuję tą przyjazność, to właśnie wychodzenie też naprzeciw siebie, bo bardzo często są takie kreowane przez niektóre jakby przez tą całą sytuację, która kiedyś była, tak, że ci niepełnosprawni byli zamykani w domach, jakby ten cały świat był taki raczej, żeby lepiej siedzieli w domu, lepiej nie wychodzić i tak dalej i to jakby rzutuje na to, co jest teraz, ale trzeba z tego wyjść no i nie być taki, że to wszystko musi być wylane betonem, asfaltem i tak dalej, nie? Bo pewnie się tak. Nie zmieni. Architektonicznie się nie zmieni, ale można zmienić to w głowie, prawda? I wtedy jakby się zmienia pewne rzeczy. Ale wracając do spotykania się. Tak. Bo tyle właśnie, jesteś mamą Dusi Grosz. Tak. I zakładamy, że masz dzieci. Tak, dzieci się same z siebie, że tak powiem, z kapusty nie wzięły.
Rozumiem, że Poczem je jesteś przyniósł. szczęśliwą mężatką. Tak. No to gdzie się spotyka takich mężów jak twój? No, ja mogę powiedzieć, gdzie ja spotkałam swojego męża. Bardzo proszę powiedz, bo ja jestem singielką, także szukam tego miejsca, gdzie się znajduje takich mężów. Aha. Powiem ci tak. Jeżeli pytasz mnie o wcześniejsze, to ja nie miałam jakiegoś takiego, żeby mieć dużo chłopaków i żeby być w jakichś tam związkach i parach. I myślę, że na tym etapie, gdzie młodzież się paruje, no to chłopacy byli pewnie, właśnie byłam taka mocno, wiesz, nie dla nich. A to już taka inna dygresja, ale to wynikało z tego, że byłam taka butnie nastawiona tak w ogóle do wszystkiego. Ale to taki okres bycia w odpowiednim wieku, nie? To tak inaczej to wygląda. Ja mogę powiedzieć, jak ja poznam swojego męża, bo ja poznałam go, poznaliśmy się w momencie, kiedy jeszcze nie byliśmy na pierwszym roku studiów, ale pojechaliśmy na obóz, na który ja tak naprawdę najpierw miałam nie być na tym obozie, później miałam być na tym obozie, później znowu miałam nie być. I tak z takimi przebojami na ten obóz integracyjny dla pierwszorocznych trafiłam. Ale z tym obozem, z tym przyjazdem mój na ten obóz też wiąże się ciekawa historia, bo ja jadąc na ten obóz poznałam dziewczynę i to też trochę dziewczynę, koleżankę, tak, która się okazało, że jedzie w tym samym miejscu co ja, bo ja trochę brzydko podsłuchałam jej rozmowę z kimś tam przez telefon i ja mówię, kurczę, chyba jedziemy w to samo miejsce, więc ja wyjdę z inicjatywą, trochę przełamię siebie, ja zagadam do tej osoby, zapytam, słuchaj, czy jedziemy w to samo miejsce? Trochę, wiecie, przełamałam swoje jakby. Okazało się, że tak. Razem przez tą drogę miałyśmy masę przygód, bo to tak, to niby jeden dzień, a trwało to i trwało i tych przygód tam się wydarzyło. Więc jak dotarłyśmy już na miejsce, to już wszyscy na tym obozie byli i my przyszłyśmy takie ostatnie i takie już znające siebie trochę, bo już przeżyłyśmy ze sobą jakieś tam przygody. Więc zrobiliśmy taki szum, takie zamieszanie wśród tych ludzi, którzy tak siedzieli i tak nie wiedzieli, o jeny, czy ja poznam tych ludzi, czy ci ludzie będą fajni, a my przyszłyśmy takie rozchachane, nie? No i mój mąż mi tam zobaczył mnie i że mu się spodobałam właśnie tą, myślę, że bardziej tą swoją osobowością. No i w momencie, kiedy poszliśmy na studia, zaczęły się studia już tak regularnie w październiku, to za chwilę gdzieś tam byliśmy parą i tak to przeszło, że całe studia byliśmy razem. Później przyszliśmy jeszcze, no wzloty i upadki są różne rzeczy, tak? To nie zawsze jest dobrze. Czasami jest, tak, raz jest dobrze, raz jest źle. Przeszliśmy dodatkową moją jeszcze jedną chorobę, tak, bo ja w międzyczasie oprócz mojej niepełnosprawności, tego dziecięcego porażenia mózgowego, miałam wylew do mózgu z naczyniaka, więc to też takie coś, co się wydarzyło, jakby, które rzutowało na jeszcze, jakby pogłębiając moją niepełnosprawność. No jest, ale mamy, tak, mamy dwójkę dzieci, mamy. I te moje dzieciaki już są, może nie są duże, bardzo duże, ale już są większe, więc już są takie trochę posuwane, trochę bardziej samodzielne. No jakoś to idzie. A nie zdarzyło ci się, żeby ktoś mówił właśnie, że ten twój mąż to jest taki bohater, bo on jest z tobą, wiesz, tu wokół tyle sprawnych dziewczyn, a on tutaj anioł z nieba spadł i się tam łaskawie zainteresował, że to wiesz, że on jest taki dobry człowiek. Widziałam twoje na YouTubie, nie na YouTubie, tylko na Instagramie widziałam twoją rolkę, więc wiem, do czego pijesz. Polecam, bo tak, to jest takie odwzorowujące naszą sytuację. Czy powiem ci tak, ja nie wiem, czy ktoś bezpośrednio do niego, nikt do mnie też tego nie mówił. Ja wiem w drugą stronę, ja wiem, że w momencie, kiedy zaczęliśmy się spotykać, to, że mój mąż słyszał takie teksty typu zostaw ją, będzie trudno, takie odwodzące go od tego wszystkiego, że nie powinien. Wiem to, bo mimo, że mój mąż się mocno nie, jakby nie wywnętrznia, ale widziałam, że coś go gryzie mocno i jakby docisnęłam, dlaczego on się z tym gryzie i dowiedziałam się o tym, że właśnie są takie głosy z zewnątrz, które mówią, żeby jednak się zastanowił, że to może nie tędy droga, tak? I że odwodzące go od tej myśli, to jedna rzecz. A druga rzecz, to już jak byliśmy małżeństwem i ja chodziłam z wielkim brzuchem,
to mimo, że nikt nam tego w twarz bezpośrednio nie powiedział, ale idąc na przykład ulicą, gdy szliśmy za rękę właśnie obydwoje, ja w tej wielkiej ciąży, już takiej bardzo widocznej, to widziałam spojrzenia ludzi i te spojrzenia ludzi były tak bardzo wymowne i to nie było jedno spojrzenie, że ja sobie to Tak. wymyśliłam, tylko były tak to bardzo wymowne i ja w tych oczach widziałam dwie rzeczy. Jedna to był tekst typu na zasadzie, ale żeś chłopie dziewczynę skrzywdził, tak, coś ty jej zrobił, a druga na zasadzie, ale żeś się chłopie wpakował. Tak. I to taka sytuacja na zasadzie właśnie wręcz w drugą stronę, tak? Czyli, że to on taki biedny, albo ja taka biedna, bo on mnie skrzywdził, albo on taki biedny, bo się dał skrzywdzić, tak? Bo się wpakował w sytuację. To jedna rzecz. A druga też taka rzecz, jak już byłam mamą i chodziłam z wózkiem, czy z małym dzieckiem, to ludzie na osiedlu, szczególnie starsze panie, spotykały mnie i właśnie na zasadzie do mnie, ale już to mówiły, na zasadzie, o pani taka biedna, jeszcze pani sobie dała dziecko zrobić, ojejku, a ja mówię, ale co ma piernik do wiatraka i w ogóle o I co chodzi? dałaś sobie, wiesz, że to Tak, może być dałaś, po prostu. tak, Tak. dałaś sobie zrobić dziecko, nie? Ja mówię, ale ja chciałam to dziecko, to jest moje wymarzone dziecko. Później jak urodziłam syna, to jeszcze bardziej, tak, bo już w ogóle z dwójką dzieci, a Tak. teraz jak są, co mnie też bardzo irytuje i jak nie wiem, jak mam czasami odpowiedzi, bo miałabym ochotę nawrzeszczeć, ale nie wypada starszej pani powiedzieć, bo panowie się nie wygłaszają takich tez, ale panie tak. Więc panie na ulicy mnie osiedlowe tutaj z naszego osiedla zaczepiają i mówią do mnie tak. Ojeny, bardziej do moich dzieci. Ojeny, wy macie taką dzielną mamę, bo ja obserwuję tu was już tyle czasu i ta wasza mama tyle czasu z wami chodziła, wami się opiekowała, wy już takie duże jesteście w ogóle. I teraz ja nie wiem, czy to te same panie mi wcześniej mówiły, że o, ale dała się pani skrzywdzić i teraz jest Tak, ta sama tak. sytuacja, jakby teraz mnie doceniają. Nie wiem, czy to są inne panie, bo też tego nie notowałam i jakby nie zapisywałam, Tak, wiadomo. ale jest to przykre w jedną i w drugą stronę, tak? Że Tak. najpierw mi mówią, że popełniłam błąd, a teraz mi nagle doceniają i mówią, ojej, jednak sobie poradziła. Tak, Wiesz, to trochę jak to takie wygląda bycie czasem. dzielnym w ogóle, nie? Że po Tak. prostu jesteś mamą, która kocha swoje dzieci i robi wszystko dla nich, żeby jak najlepiej się rozwijały i to nie jest żadne bycie dzielnym. Każda matka tak naprawdę jest dzielna. To jest tak jakby ogólny koncept, nie? To nie jest tak, że jak jesteś niepełnosprawna, to jest jeszcze bardziej, nie wiem, dzielna, tak? Bo Znaczy nie, z tym się trochę, wiesz co, znaczy i tak i nie, bo z jednej strony jest tak, że no trochę jesteśmy te niepełnosprawne mamy, znaczy, trochę bardziej jesteśmy dzielne w cudzysłowie, bo musiałyśmy, nie mogłyśmy, nie, bo to jest przykład właśnie mój, że ja myślałam, że ja sobie poradzę, nie? Jak będzie to dziecko, ja sobie poradzę, bo ja mam czworo młodszego rodzeństwa, ja się przy moim rodzeństwie nauczyłam, trochę im matkowałam czasami, więc ja umiem oporządzić niemowlaka, umiem zrobić to, umiem zrobić tamto i ja sobie świetnie poradzę. Tylko, że jak przyszło co do czego do mojego własnego dziecka i jakby zmierzyło się to, że to nie mam mamy, która to ona jest rodzicielką, tylko ja już jestem rodzicielką i to dziecko już jest tylko moje i mojego męża, to się okazało, że ja nie mogę skorzystać z patentów zdrowych dziewczyn, bo u mnie na przykład te patenty się nie sprawdzają, albo wychodzą rzeczy, które muszę znaleźć całkowicie inny patent i tak naprawdę nie wiesz skąd, jak to wymyśleć, tak? I ja na przykład już teraz jestem mądrzejsza, przy drugiej ciąży to już byłam bardzo mądra w cudzysłowie, jak sobie radzić, ale przy pierwszej ciąży to było, jak się urodziła moja córka, to było w ogóle jeden wielki Armagedon. I wtedy wszyscy mówili, co ty, tak kolokwialnie, tam każda kobieta jest matką, nie? Tam też co poradzisz, nie? Jak to matka. I się właśnie okazało, że nie, no jakby, nie, że to by gloryfikować tak mocno te niepełnosprawne matki. Nie, to nie w tą drogę, ale jednak to nie ma takich poradników, nie wejdziesz do internetu, nie znajdziesz, znaczy może znajdziesz, tak? Może znajdziesz taką mamę do sikru, bo ja się dzielę, jak do mnie piszą dziewczyny, albo zadają gdzieś tam forum pytanie, jak sobie poradzić z tym i z tym, czy ktoś już tak miał i czy ktoś wie, jak umiem na to odpowiedzieć, albo wydaje mi się, że podobnie u siebie to zastosowałam, ja piszę, ja chętnie się z tym dzielę, ale nie ma takiego poradnika, jak być niepełnosprawną mamą, ponieważ nasza niepełnosprawność każdej jest inna, więc
nie wszystkie patenty się zgodzą. I mamy też inne otoczenie. Z innym otoczeniem, ktoś będzie na przykład wychowywał dziecko sam, ktoś inny będzie wychowywał w parze, a ktoś jeszcze inny będzie wychowywał w trójce, bo na przykład ma jeszcze rodziców do pomocy. Tak, to też jest inna sytuacja. I każda niepełnosprawna mama musi się ułożyć z tym sama. I więc trochę bym jednak mówiła, że te mamy to niepełnosprawne, to trochę jednak trochę mają więcej. No, tak, tak wiesz, trochę są dzielniejsze. Trochę są dzielniejsze, tak. Wydaje mi się też, że kobiety niepełnosprawne bardziej świadomie się na te dzieci decydują. Tak. Że to rzadziej jest taki bardziej przypadek, na zasadzie będzie co będzie, więc raczej my to raczej mam tak, że staramy się jakby mniej więcej ocenić nasze możliwości, tak? Sytuacje, w jakiej jesteśmy i tak dalej, że po prostu to rzadziej jest taki przypadek. Masz rację, tutaj rzeczywiście jest tak, że no teraz jak mi to powiedziałaś, to rzeczywiście widzę, że są wyzwania, z którymi kobiety sprawne jakby nigdy się nie będą musiały mierzyć bez względu na ich sytuację, prawda? Tak, opowiem Ci na przykład, to jest właśnie takie coś, co z czym ja się musiałam mierzyć. I wiesz, ja wiedziałam, że dziecko będę musiała nosić. Ja wiem, że ja mam problem z chodzeniem. I ja mówię, ale spokojnie, przecież ja nosiłam moje rodzeństwo. I ja sobie dawałam z tym świetnie radę. Tylko, że na przykład nie przewidziałam takiej sytuacji, że mieszkamy na pierwszym piętrze. Ja to zrobiłam specjalnie, jak kupowaliśmy mieszkanie. Żeby było pierwsze piętro, żebym ja trenowała codziennie wchodzenie, nie? Nie czwarte, bo trochę za daleko i trochę za ciężko, ale te nie parter, bo to ułatwia, bo to jest pójście na łatwiznę, te pierwsze piętro. Tylko nie przewidziałam, że właśnie kiedyś będę miała dziecko. I że dziecko będzie noworodkiem i ono nie będzie od razu szło za rączkę, a ja przecież muszę się przytrzymać barierki, bo ja nie zejdę tak bez niczego, muszę się trzymać tej baryjki. I teraz, jak się urodziło dziecko, moja córka, i to był taki okres jeszcze wiosny, ale jeszcze była gdzieś tam w tej kurtce, i ja w kurtce, to wzięcie noworodka normalnie bierzesz w dwie ręce, a jak tutaj musisz go wziąć w jedną i tu się musisz przytrzymać, jest problem. Tu ci się ślizga, wiesz, jak tu z nią wyjść, już nawet ograniczyłam wyjście takie na spacer, ale czasami trzeba wyjść do lekarza. No, mój mąż nie zawsze mógł brać wolne, bo on dopiero co zmienił pracę. I ja naprawdę szukałam, wiesz, maksymalnego rozwiązania. To mówię, albo to będę ją w nosidle, takim jak do samochodu, takim nosidełku. No to ona, nie dość, że nasze pierwsze dziecko miało ogólnie problemy takie bytowe, ono dużo, bardzo dużo płakało, ja płakałam czasami razem z nią. Więc ona tak, w nosidle nie bardzo chciała. To już był problem, no to mówię, tylko będę ją znosić z tym nosidłem, ale co później z tym nosidłem zrobić? Nie zostawię go na klatce, bo ktoś sobie je zabierze, szkoda. To pukałam później do sąsiadów, to sąsiedzi, wiesz, nie dość, że ograniczałam ich jakby czas, no bo też byli uwięzieni ze mną, a to sąsiad mówił, to będę ci Magda pomagał. Ja mówię, nie, nie chcę, bo to nie na tym to polega. To później jeszcze jakieś inne sytuacje. Do momentu, kiedy nie urodziła moja koleżanka, i ona miała jakiś wózek taki i miała taką torbę, że dziecko się wkładało w taką jakby torbę podróżną, która miała normalnie uszy, i tą torbę podróżną z tym noworodkiem, tu oczywiście miał twarz odsłoniętą, ale tu był, wiesz, jakby w takiej torbie, i tą torbę się wkładało do wózka. Ja mówię, Boże, to jest patent dla mnie, tylko moja Maja już była, wiesz, już była takim dzieckiem, że przysiadła się na spacerówkę, więc już mi było łatwiej ją nosić, bo ona już była stabilna, mogłam ją sobie posadzić na boczek, mogłam ją sobie inaczej złapać. Mówiłam, Maja, trzymaj się mamy za szyję, damy sobie radę, więc to już było łatwiej. Ale jak tylko dowiedziałam się, że jestem w drugiej ciąży, to pierwsze praktycznie, już byłam taka pewna, że już ta ciąża, wiesz, nie sam początek, tylko trochę dalej, to pierwsze co, to kupiłam sobie właśnie taką torbę do wózka, że ja mojego syna tam w tą torbę wkładałam, łapałam za te uszy i tak jak z torbą na zakupy, czy właśnie torbą podróżną, tu się mogłam złapać poręczy, tu jego w drugą torbę i mogłam zejść. I tego nie był w stanie podpowiedzieć mi nikt. Nawet ta moja koleżanka, która dopiero jak ja jej powiedziałam, że to jest patent dla mnie, to ona mówi, faktycznie, ty miałaś problem, żeby z córką schodzić właśnie. Ja mówię, tak, i to jest rozwiązanie, nie? I to jest patent na bycie mamą. Widzisz, ale mówisz, że nie ma takiego poradnika i rzeczywiście te patenty nie są kopiowalne na każdą mamę, nawet z podobnym urazem, prawda, czy z podobną dysfunkcją, ale myślę, że nawet, że stworzenie nawet takiego poradnika, teraz tak myślałam, że to warto jest właśnie coś takiego zrobić, poradnika z takimi po prostu
zbiór tipów i po prostu jest szansa, że coś tam znajdziesz dla siebie, tak? Może nie wykorzystasz 100%, ale może 10, może 15, a to zawsze powoduje, że jesteśmy do przodu, tak? Zwłaszcza, że teraz ostatnio moja koleżanka, która ma takiego bloga Marta bez przeszkód, Marta Kościół-Zjeżdżałka, bo ona zajmuje sprzętami w ogóle dla osób z niepełnosprawnością i ona tak wyszukuje na tym i właśnie ostatnio było różne sprzęty dla matek, żeby właśnie podrzucać. To się okazało, że tak jest miliony, milion różnych rozwiązań dla kobiet, nie wiem, które mają porażone ręce, które właśnie mają problemy z nogami, no po prostu milion różnych rzeczy, a nawet nie wiemy, bo po prostu mamy zamknięty trochę rynek. Tak, tak, ale to z tą torbą to ja też bym się jakby, wiesz, bo jak ja wrzucałam rozwiązania, no to tak, ja w międzyczasie z jakimś nosidłem tam próbowałam, ale to wiesz, to była cała historia, żeby się opakować, po czym schodziłam z piętra i musiałam się rozpakowywać, w ogóle cała droga i szukając takiego rozwiązania też nie znalazłam, ja to po prostu jak już wiedziałam czego szukać, to znalazłam momentalnie, ale w momencie, kiedy wpisywałam jak sobie pomóc, wuje Google, który niby jest tak wszechmocny i wszechwiedzący, nie potrafił mi powiedzieć. Ja dlatego jeszcze czasami wpisuję różne zapytania jeszcze w języku angielskim, żeby sprawdzić na pewno, czy tam gdziekolwiek na całym świecie. Ale rzeczywiście jest taki problem, że wydaje mi się, że w ogóle osoby z niepełnosprawnością tak naprawdę, jeśli chodzi o lifehacki i takie różne rzeczy, to dopiero ten rynek się jakby otwiera dopiero, że ta nisza się otwiera i teraz coraz częściej ludzie właśnie się dzielą. Bo kiedyś było tak, że ludzie się dzielili ze swoim życiem, jak tam rano wstają i tak dalej, ale takich właśnie lifehacków dla innych osób z niepełnosprawnością było mało, a tych influencerów w ogóle, jak ja mówię, ON influencer, zrobiło się bardzo dużo i teraz naprawdę mamy na kim się wzorować, tak? Bo to tak jak ja zawsze mówię, że takie, że największy problem jest taki, że jeżeli się rodzi dziecko z niepełnosprawnością albo człowiek nabywa tą niepełnosprawność tak jak ja, to ma takie poczucie, rodzice nie za bardzo wiedzą, jak z takim dzieckiem wychowywać go, bo w telewizji widzimy samych zdrowych ludzi. I ci rodzice na przykład nie widzą, że można mieć świetną karierę, rodzinę i tak dalej, będąc osobą z niepełnosprawnością, tak? Bo takich osób w mediach się nie pokazuje, ludzi sukcesu. W mediach się pokazuje ludzi, którzy zbierają pieniądze albo zrobili coś turbo ekstremalnego, typu tak jak Staś Mela poszedł na Antarktydę. Nikt nie pokazuje, że on jest szczęśliwym ojcem, że prowadzi, nie wiem, kwiaciarnię i normalnie zarabia pieniądze i po prostu przez życie idzie, tak? I to jest ten problem, dlatego bardzo się cieszę, że ty jesteś w internecie, bo pokazujesz, wiesz, że twoja niepełnosprawność nie jest na pierwszym planie, tylko twoje działanie, jesteś kobietą sukcesu, działasz bardzo prężnie, masz męża, wspaniałego męża, nie wiem, czy jest wspaniały, ale chyba jesteś z nim chyba dlatego, że jest wspaniały, nie? Jakby był głupi, to byś go rzuciła, więc zakładam, że jest wspaniały mąż, świetne dzieciaki, radzisz sobie świetnie, także no, to jest super, że jesteś w internecie, bardzo, bardzo, no i ci dziękuję w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy cię wkrótce znajdą. Dziękuję również. A propos właśnie jeszcze dzieci i tego wszystkiego, to jakby, nie wiem czy kojarzysz, ale kilka lat temu została zainaugurowana taka akcja Przychodzi baba do lekarza. To zrobiła taka Fundacja Kulawa Warszawa, dlatego że zauważyli, że jest problem z ginekologami, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, że okazało się na przykład, że bardzo dużo kobiet niepełnosprawnych na przykład nie zostało w ogóle obsłużonych przez ginekologa, bo nie za bardzo wiedzieli, jak tam z taką osobą, że tak powiem, jak ją obsłużyć. Albo na przykład wręcz były kobiety, którym ciąża została po prostu odradzona na zasadzie takiej, pani uprawia seks, w ogóle pani chce dziecko i tak dalej. Jakie są twoje doświadczenia, jeśli chodzi o ginekologa, prowadzenie ciąży? Znaczy powiem ci jak, ze służbą zdrowia ogólnie to jest tak, że trzeba z nimi żyć dobrze. Jak wchodzę do jakiegokolwiek nowego lekarza, który jeszcze mnie nie zna, to ja zawsze mówię spokojnie, ja wszystko wytłumaczę. Więc tak samo było z ginekologami, idąc do ginekologa, chyba tylko może ten pierwszy ginekolog, gdzie jeszcze byłam
pod jurysdykcją mojej mamy, tak? Czyli jeszcze nie byłam sama jakby stanowiąca o sobie i to było takie spotkanie, to był pierwszy ginekolog. To było trochę inaczej, ale już wszystkie świadome pójście do ginekologa, jako dojrzała kobieta, która już właśnie jeszcze kiedy nie współżyłam, a później kiedy już zaczęłam współżyć, mówiłam spokojnie, ja wszystko wytłumaczę, ja sobie poradzę, ja powiem, kiedy mi potrzeba podać rękę, bo wejście na samo, na ten to już tak, wszyscy samolot, wiemy. tak. No. Łóżko ginekologiczne jest po prostu uciążliwe i sprawiające trudność. Myślę, że tobie jeszcze większą, bo pewnie jeszcze potrzebujesz dodatkowo albo mężczyzny, który tam wniesie swojego mężczyznę, albo właśnie pomoc lekarza, który się może nie zgodzić i powiedzieć, nie wiem, strzyka mi w kręgosłupie i ja panie nie dźwignę, bo to jest tam ryzyko. Więc ja rozumiem tę sytuację. Ja wtedy mówię, że spokojnie, ja powiem, kiedy mi jest dobrze, kiedy mi jest źle, i oni wtedy czują się na zasadzie, że mają ze mną nić porozumienia i że razem dojedziemy do końca tej wizyty. I już jest wtedy łatwiej, więc myślę, to jest że to to duża. Wychodzenie na środek, nie? Tak, wyjście właśnie, wiesz, jakby oswojenie tej sytuacji, bo dla nich też jest nowa sytuacja, jeżeli idziesz do nowego lekarza. Ja nie mówię, że wszystkie moje wizyty ginekologiczne i wszystkie spotkania z ginekologami to były takie super och-jach. Nie powiem tego, ale nigdy się nie spotkałam, żeby mi ktoś odmówił. Odradzały mi różne osoby, jakby dziecko, że Magda sobie może nie poradzisz, może będzie trudno, może będzie to, może będzie tamto. Mi nie można takich rzeczy mówić, bo jak mi ktoś się zakaże, to ja tym bardziej powiem, tak, to ja ci udowodnię, ja ci pokażę, że się da. Ty mi mówisz, że się nie da. Znaczy, jestem na tyle rozumna i świadoma, że ja umiem oszacować swoje mierz siły na zamiary i umiem to zrobić. Więc jakby faktycznie było, wiesz, bym czuła, że no nie dam rady. Tak, to bym pewnie inaczej zareagowała, ale w normalnych takich warunkach, jak mi ktoś mówi, że ty nie dasz rady, bo to jest tylko jego wyobrażenie o tym, że ja jestem niepełnosprawna i to jest tylko jego wyobrażenie, to ja wtedy mówię, o, zobacz, ja ci pokażę. Więc tak, jeszcze wracając do ginekologów i ciąży jakby, tak, no to jest kwestia taka, że ja właśnie świadomie tego przeanalizowałam, jak będzie cała droga wyglądała później, więc wybierając ginekologa przy ciąży, to szukałam lekarza, który pracuje w szpitalu, który będzie mnie obsługiwał, żeby w razie czego był na podorędziu, szukałam lekarza, który gdzieś tam ma jakieś już doświadczenie, tak, no ja to założę, że jest świetnym lekarzem. My jedynie później mieliśmy problem, bo nasz szpital, który nas mnie obsługiwał jako właśnie ciężarną, mocno miał parcie na rodzenie naturalne. A ja w związku z tym, że właśnie ta moja niepełnosprawność i dodatkowa ta niepełnosprawność wynikająca z tego wylewu, czyli powstała padaczka, ja nie mogę rodzić naturalnie, muszę rodzić przez cesarskie cięcie i na każdym kroku musiałam udowadniać, że ja te cesarskie cięcie, to nie jest mój wymysł, bo ja sobie to wymyśliłam, tylko to jest w wyniku moich wszystkich doświadczeń i ja mam to wpisane w karcie, że ja nie mogę w inny sposób, bo się może zdarzyć krzywda, tak? Bo ja mogę w czasie porodu dostać ataku padaczki i ja mogę skrzywdzić nie tylko siebie, ale i dziecko, tak? No i tutaj musiałam jakby walczyć, no ale to ja już jestem przyzwyczajona do, pewnie myślę, że ty też, do walki z ludźmi, z ich przekonaniami, tak. Wiesz, bronieniem swoich racji i takich sytuacji. Tak. Mówię dlatego, że też się zdarza, że jakby ginekolog nie do końca sprawdza temat, tak? Nie do końca jest na bieżąco, bo to jest bardzo ważne, żeby też odpowiednio informować pacjentki, które przychodzą, bo na przykład osoby na wózku nie mogą korzystać z żadnych wkładek, tak? Nie tak. Możemy korzystać z żadnych środków antykoncepcyjnych typu tabletki hormonalnych, tak? Więc tak. Jest x rzeczy, które, że tak powiem, dla nas są niedostępne. I warto o tym pamiętać, żeby przypadkiem nie zrobić komuś krzywdy na zasadzie takie, bo ja jakby cały czas mówię, że jesteśmy takie same. Tam się, ja jak mówię, że to nie jest tak, że po wypadku nagle tam Barbie, nie? Albo tak. Nabywasz niepełnosprawność, rodzisz się niepełnosprawnością i nagle tam po prostu nie mam żadnych narządów rozrodczych, wiesz, po prostu to tam Barbie, nie? Tak. Tylko to normalnie wszystko zostaje, aczkolwiek są pewne uwarunkowania, tak jak samo jak czasami wśród sprawnych kobiet, tak? Bo mają cukrzycę, insulinoodporność i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu warto nie przechodzić na pacjentkę z niepełnosprawnością tak schematycznie, kalkowo, tak? Że jedną obsługiwaliśmy, ona miała tak, to drugą też tak możemy obsłużyć.
No ja na przykład miałam też taką sytuację, że zadzwoniłam, chciałam się umówić do ginekologa i mówię, że jeszcze na wózku. Na zasadzie takie, że nie, macie schody, a pani mówi, że aha, to ja muszę zapytać panią doktor, czy ona przyjmuje takie pacjentki. No tak. Wiesz, zdarza się to nawet, że tak powiem, w 2021, bo to jest sytuacja sprzed roku. Tak, Dobrze. znaczy wiesz, ja sobie zdaję sprawę, że tak jest, tak? Ja jakby. I to duże miasto, ja przypominam, że ja mieszkam we Wrocławiu. Tak, no tak, no i to jest jeszcze bardziej przykre, tak, że to jest duże miasto, gdzie są takie możliwości, a co mają powiedzieć dziewczyny, które mieszkają w miejscowościach, tak, i gdzie może właśnie jest trochę trudniej, tak, bo tych punktów jest mniej. Ja na przykład powiem ci, że tak jak to mówiłaś o tych lekach wszystkich wspomagających kobietę, to ja na przykład bardzo dziękuję mojej pani neurolog, która właśnie, bo to też jest jakby świadomość myślenia i takiej opieki ogólnej, całej, dotyczącej osoby niepełnosprawnej. To widzisz, ja chodziłam do neurologa, ja leczyłam padaczkę i moja pani doktor mogła przepisać mi każde leki, które jakby mają skutek taki, jaki mogą mieć. A padaczka to są leki bardzo agresywne i są leki mniej agresywne. I ona do mnie mówiła: Nie, Magda, spokojnie, dam ci leki, ale takie, bo ty za chwilę może będziesz chciała być mamą. I ja nie mogę ci zamknąć tej drogi. Tak? Mówi: Będą to leki takie, które one nie pomogą od tak na już. Będzie ten proces trwał dłużej, ale. Myślmy o tym też, żeby ci nie zablokować tej drogi. Więc to nie tylko jakby kwestia, czego w Polsce nie ma w tej naszej medycynie, takiej, wiesz, znaczy, nie wiem, czy to jest dobre słowo paliatywne, ale takiej ogólnej opieki ciągłej, Holistyczny. tak? O właśnie, holistycznej. Takiej, która od jednego lekarza, wiesz, ta informacja przychodzi do Tak, drugiego, tak, tak? I tak. że to nie jest tak, że jak wchodzisz teraz do lekarza ogólnego, to musisz całą historię na nowo przypominać i wałkować. No ja akurat mam już takiego lekarza, do którego chodzę stale i on, już ta moja pani doktor wie, że jak już mówię, że ja coś potrzebuję, to już znaczy, że ja już to przemyślałam, ja już się dowiedziałam i że to na pewno ja to potrzebuję, że ona się nie musi w tym zagłębiać. Ale wiesz, każdy nowy lekarz, niezależnie z jakiej dziedziny, jak idę, to muszę wyciągać całą historię. A ta historia powinna iść za mną, tak Tak. naprawdę, tak? No więc, no tak, bo w ogóle posiadanie takiego stałego lekarza jest bardzo ważne, takiego osoby, która ci prowadzi cały czas. Ja mam taką super panią internistkę, która mnie prowadzi, odkąd ja byłam małą dziewczynką, tak naprawdę do dzieciństwa. Teraz jest w ogóle taka sytuacja, że prowadzi mnie równocześnie jej córka i ona, bo one mają taką wspólną praktykę. I myślę, że to, że ona jakby zna mój organizm, wie jak tam u mnie wszystko działa, to spowodowało, że wielokrotnie uratowała mnie od jakiegoś nieszczęścia. Bo to leczenie zawsze było takie, no jakby to powiedzieć, celowane, takie konkretnie pode mnie, że to nie było takie szukamy na zasadzie ten, tylko ona zawsze patrzy, jak tam, że to u mnie na łóżku to trochę może być inaczej, więc bardzo ważne jest to, żeby mieć dobrego lekarza, po prostu stałego lekarza. Zwłaszcza, że jak obie wiemy, nasza historia medyczna potrafi mieć kilka tomów, co jest lepsze niż encyklopedia PWN-u. Jak każdemu lekarzowi trzeba to tłumaczyć od nowa, to jest zupełnie inna historia, prawda? Tak, no ale lekarz ogólny nie może być, czy nawet neurolog, no nie Tak, będzie tak. ginekologiem, on nie ma wszystkich specjalizacji. I właśnie w momencie, kiedy Tak, idziemy tak. do ginekologa, ja akurat miałam tą przyjemność, że właśnie jakby mój lekarz prowadzący pracowali w jednym i ten, który mnie lepiej znał, pracowali w jednym szpitalu i mogli się gdzieś tam konsultować, jakby mieli taką potrzebę. Bo właśnie mieszkam, może to też jest dobrze, bo mieszkam w mieście i te moje miasto jest takie, wiesz, nie jest rozrośnięte, że ci lekarze jednak gdzieś się tam znają. No ale to nie zmienia faktu, że jak ląduję u nowego lekarza, to wtedy mówię, że To ja ile ma powiem pan czasu? Ile ma pan tak. czasu, bo to trochę zajmie. Nie, już staram się, wiesz, tak skoncentrowanie w takiej pigułce przedstawić i powiedzieć, że ja wszystko powiem, pomogę, ja nie gryzę, Tak. ja damy radę. Damy Ale radę, powiem ci, że to radę. jest super sprawa, że w ogóle rzeczywiście zauważyłam, że właśnie tacy ludzie jak ty i ja, którzy są tacy bardziej na zewnątrz, tak? Z tą swoją niepełnosprawnością, ale że tak powiem, żyją. No, nie wstajesz rano, nie mówisz, o ja biedna, nie chodzę, czy to mam problem z chodzeniem, o ja biedna. Tylko po prostu, a kurczę, muszę to załatwić, muszę to załatwić, muszę to załatwić. Po prostu jak to załatwić, jak to trzeba zrobić, żeby to wyszło, tak? Że po prostu mamy takie już swoje, że wydaje mi się, że pogląd na osobę niepełnosprawną, że ona jest taka właśnie biedna, że trzeba ją tak ojojać, ona po prostu przy pierwszym spotkaniu z nami, ona po prostu umiera, ona po prostu
umiera, bo ci ludzie, oni też mi się wydaje, że nie są przygotowani na to, że my jesteśmy tacy do przodu, nie? Że oni oczekują czegoś innego i to jest dla nich taki szok, prawda? Że po prostu ty jest wszystko, wiesz, co tam chcesz, nie za bardzo, nie potrzebujesz całej pomocy, ty powiesz, kiedy jest ta pomoc potrzebna. Tutaj pan, niech pan siedzi i niech pan słucha, wiesz. No tak, to jest, no ale to jest, wiesz, no to są dwie metody, no albo siedzisz i narzekasz i marudzisz i tak jak właśnie powiem, tak, jestem taka biedna, albo, bo właśnie, bo to trzeba by było taką dygresję, skąd się wzięła właśnie Mama Dusi Grosz? Z tego, że ja nie patrzyłam na świat jeszcze jako dzieciak, na tak zwane dwie biedy, czyli jedna bieda była, bo ty jesteś taka biedna, a druga bieda, ta ekonomiczna, która gdzieś tam, nie będę tego tak gloryfikować, że to tak, bo, o, tak strasznie, ale dziś jednak była, tak? I ciągle się było, słuchaj, albo mnie nie stać, albo mam za mało, albo mam coś tam. Więc jak poradziłam sobie z jedną biedą, czyli potraktowałam siebie jako niebiedną w taki mentalny sposób, czyli pełnosprawną. Niepełnosprawną, pełnosprawną, o tak bym to nazwała. Tak samo gdzieś tam przyglądałam się, jak zaradzić tej drugiej biedzie, obserwując ludzi, bo dzisiaj, tak jak już mówiłyśmy, że jest wujek Google i że możesz zadać mu wszystkie pytania. Kiedyś tak nie było. W książkach też nie wszystko tak pisało prosto i takie lifehacki właśnie nie były patenty, więc trzeba było obserwować innych ludzi, jak oni sobie radzą właśnie z pieniędzmi, jak sobie radzą, dlaczego jedni mają, a drudzy nie mają, o co tu w tym wszystkim chodzi. I myślę, że to właśnie to ukształtowało mnie jako Mamę Dusi Grosz, tak, że to najpierw była walka z tą biedą i z tą biedą. Z tą biedą emocjonalną, czy tam tą właśnie emocjonalną i tą biedą ekonomiczną. Taka dygresja. No to właśnie wracając jeszcze do mamy dusi, dlaczego tak stawiasz na to wychowanie ekonomiczne dzieci, na tą edukację ekonomiczną dzieci? No właśnie z tego chyba to wynika, że tak jak nie chcemy, to co powiedziałaś na samym początku, wracając. Są dwie metody wychowania niepełnosprawnego dziecka. Albo go tak ojejamy wiecznie, będzie oby taki biedny, i ja będę tutaj się nad nim tak mocno, i ja będę za niego wszystko, i ja nie pozwolę temu dziecku wyjść, ja nie pozwolę tego, nie pozwolę tamtego, nie pozwolę mu tak naprawdę żyć, tak? I będzie tak biednie. Nie tylko będzie biednie, jakby, bo sami rodzice będą biednie, bo będą się zamykać tylko na swoje środowisko. Tak samo ważna jest ta sfera umiejętności społecznej, która jest wokół nas, bo pieniądz tak naprawdę jest wszędzie, dotyczy wszystkich sfer. Jedni go lubią, drudzy nie, jedni będą mówić, że dla nich pieniądz jest w porządku, a Nieważne. inni będą mówić, że pieniądz jest zły i w ogóle będą go tutaj negatywnie, ale o tym mówimy na porachunkach, więc tam ewentualnie na blogu mamy dość grosz, że pieniądz wcale taki Wszystkie zły. linki podlinkujemy. Tak, Wszystko. że pieniądz nie jest wcale taki zły. I to jest element naszego życia, więc nasze dzieci, a szczególnie tutaj myślę, nasz polski rynek ma tak, że my o tych pieniądzach nie rozmawiamy, to skąd one mają Bo jest coś wiedzieć? takiego, że o pieniądzach się nie rozmawia, nie? Tak. O religii, o polityce, o seksie i o pieniądzach się nie rozmawia po prostu. Tak, dokładnie, więc. Wszystkie te ważne rzeczy, które kształtują nasze życie, o nich nie wolno rozmawiać. No, ale wszystkie są w naszym życiu, one wszystkie nas dotyczą, one się dzieją, bo tak jak się dzieje nasza duchowość, tak? Jednak w coś wierzymy, każdy w co innego, ja nie wnikam, ale w coś wierzymy albo stwierdzamy, że w ogóle nic nie wierzymy, ale to też są nasze przemyślenia, więc to jest nasza duchowość. Dzieje się, ona u każdego się dzieje. Tak jak powiedziałaś, polityka też się dzieje, bo każdego dnia tam w Warszawie oni tam debatują i coś tam ustalają, co ma na nas wpływ. Tak samo dotyczy pieniędzy. No, każdego dnia wychodzimy z domu, idziemy albo zarabiamy te pieniądze, albo te pieniądze wydajemy, albo je pomnażamy, albo je oszczędzamy, albo trwonimy po prostu na bzdury i też się z nimi jakby mierzymy, tak? Działamy z nimi, nie? A właśnie, i to jest to samo seks, nie? To już się nie będę rozwijać. Tylko my nie chcemy o tym gadać, my nie chcemy o tym mówić, my nie chcemy o tym, nie chcemy na ten temat się rozwijać albo w ciszy i spokoju sami w domku gdzieś tam jakby dotrwamy. I to dotyczy też edukacji naszych dzieci, no bo na tych wszystkich sferach, no skąd te dzieci mają czerpać wiedzę? Mogą wejść do internetu i zgooglać i nie wiadomo na co trafią, a mogą dostać od nas
Też nie, bo ja nie mówię, że moje jest tylko najmojsze i najlepsze. Nie. Ale jeżeli będziemy o tym więcej mówić i będziemy, nawet zobacz, to jest coś takiego. W momencie, kiedy coś mówisz, to też się nad tym zastanawiasz. I tak myślisz, a czy ja dobrze to powiedziałam? A może ja też powinnam podsiwować swoją wiedzę na ten czy na inny temat? Bo ja niby jakieś tam przekonania mam, ale może nie są do końca ugruntowane. I wtedy, kiedy przekazujesz to temu młodemu człowiekowi, ty też nad tym myślisz i nad tym się zastanawiasz. Ja uważam, że tak jak edukacji seksualnej w szkołach nie ma, tak edukacji ekonomicznej w szkołach nie ma, albo jest bardzo skroma, więc trzeba o tym więcej, trzeba o tym dużo i trzeba to, tak jak niepełnosprawność trzeba odczarować, tak i edukację finansową dzieci i dorosłych też trzeba odczarować. Tak, zwłaszcza, że bardzo często przez to, że ten pieniądz to jest temat tabu, to człowiek jakby od małego nie za bardzo wie, o co z nimi chodzi i popełnia błędy po prostu. Najprostsze błędy podczas inwestowania swoich pieniędzy, podczas po prostu działania z tymi pieniędzmi. Już nie mówiąc o tym, że coś takiego jak domowy budżet i Tak. planowanie domowego budżetu to jest często w ogóle zagadka dla ludzi. Jakieś wyspa na Morzu Śródziemnym, planowanie domowego budżetu, tak? Tak, tak, ale wiesz co, wiesz, kiedy ja zobaczyłam, że to jest takie bardzo ważne, w momencie, kiedy byliśmy na studiach i zaraz po studiach, kiedy okazało się, i to właśnie dość mocno akcentowałam, jak prowadziłam warsztaty w Hotelmanii, że no są oczywiście domy, w których się o tych pieniądzach mówi i pokazuje i te dzieciaki wychodzą i wiedzą, nie? No bo ja też jestem z takiego domu, więc to nie jest nic jakiegoś niestworzonego, to nie jestem samotną wyspą, ale są też takie domy, w których te dzieci tak naprawdę dopiero mierzą się z tymi swoimi jakby pieniędzmi dopiero gdzieś tam na studiach. Czyli w momencie, kiedy wyjdą z domu i są pozostawione same sobie. I teraz rodzic im daje jakieś pieniądze, bo przeważnie to są na utrzymanie się, bo wyjeżdżają studenci poza swoje miasto zamieszkania i wtedy dostają jakieś tam pieniądze i mają się z tego utrzymać, wyżywić. I teraz są drogi. Albo hulaj dusza piekła nieba i później będziemy się martwić i nagle jest znowu telefon. Mamo, bo ja zapomniałem zapłacić za czynsz, za mieszkanie, a ja już te pieniądze roztrwoniłem, bo nie wiedzą jak tym zarządzać. Albo są właśnie w drugą stronę przerażeni. Często my też wychowujemy dziewczyny w taki sposób, że ma być uległa i to facet ma za nią te pieniądze, z tymi pieniędzmi zarządzać. I ona później wychodzi, taka uległa, z domu wychowana, wychodzi, idzie na studia, jeszcze nie ma tego faceta i ona nagle, Boże, co ja mam zrobić? Ja nie wiem. I teraz albo wpada w szał konsumpcjonizmu, bo dostała wiatr we włosy i nagle będzie kupować sobie wszystko. Ja nie mówię tutaj, że dziewczyny, bo chłopaki tak samo, to jest jakby mechanizm, tak? Ale jakby to zauważyłam na studiach i później drugie odbicie tego samego tematu jest po studiach. Że nagle mija takie 10 lat, no ja wiadomo, wszyscy, którzy kończą studia, są na początku swojej drogi, nie będą, mimo że jest wyobrażenie, że od razu, wiesz, skończyłem studia i będę zarabiać miliony, nie, nie, nie. Każdy zaczyna od poziomu podstawowego i te pieniądze na początku są po prostu śmieszne i człowiek sobie myśli, kurczę, a tu już jest etap zakładania rodziny, tak? Zakładania rodziny, branie kredytu, wiesz, jakieś dziecko się może pokazuje, bo to już jest ten wiek. I nagle po tych kolejnych 5 latach, czy czasami 10, i to ja widziałam wśród ludzi w moim wieku, oni przychodzili i mówili tak, o Boże, i oni w ciągu tych 10 lat dopiero się uczą, tak inaczej postrzegają te finanse i tak, Boże, teraz wychodzą rzeczy, które ja zrobiłem na studiach, bo na przykład bez sensu wziąłem kredyt studencki. Pożyczki, tak. Tak, jakieś pożyczkę, a mogłem po prostu zamiast balować to te pieniądze w inny jeszcze sposób. Jeszcze gorzej, bo czasami ludzie biorą pożyczki, jakieś takie chwilówki, 3000, coś tam im się noga podwinie, rata nie w terminie i w biku już jest dziękuję, nie? Tak, i wiesz, jakby tak, bo to najgorzej to jak spirala jakiegoś zadłużenia, bo jedno drugim trzeba załatać. I oni dopiero gdzieś tam właśnie po tych 5 latach takiego dorosłego życia, czy 10, fajnie jak wychodzą bez większych długów. Ja nie mówię o kredycie hipotecznym, bo to jest inny rodzaj długu, ale mówię o jakichś takich właśnie chwilówkach, jakichś takich kredytach konsumenckich. I wtedy okazuje się, że są do tyłu 10 lat, bo 5 lat studiów i 5 lat normalnego dorosłego życia i są o 10 lat, a mogliby to wcześniej wiedzieć.
Mogliby to wcześniej rozumieć, mogliby to Lepiej już przerobić. zarządzać tymi pieniędzmi, które zarabiają w trakcie studiów, prawda? Tak, na To już przykład, mogą mieć wiesz. jakiś wkład gdzieś, coś odłożonego, już jakieś bardziej myślenie o przyszłości, nie? Te Tak. pieniądze zauważyłam, że w ogóle w tym okresie takim licealno-studenckim, to te pieniądze, na pieniądze się patrzy na teraz, maksymalnie do wakacji. Nie patrzy się na nie długoterminowo, prawda? Że ten pieniądz tak naprawdę powinniśmy rozplanować na lata. Tak, że co, zobaczyć, co będziemy chcieli jakby pracować z tymi pieniędzmi tam za rok, za dwa, za 10, a nie tylko do wakacji, że wydamy to na urlop i potem zobaczymy, nie? Tak. Ale ja ci powiem, że ja, mimo że ja patrzyłam na to wszystko i ja to na przykład wiele rzeczy wiedziałam, to ja też nie, muszę tu powiedzieć, że ja też nie byłam wcale taka mądra, żeby już w wieku 20 lat, kiedy zarobiłam swoje pierwsze pieniądze, odkładać już na emeryturę. I mimo że ja już to wiedziałam, że tak się powinno, no ale patrząc na wszystkich moich rówieśników, którzy te pieniądze, może nie, że wszyscy, ale były takie jednostki, które trwoniły, inni się tam tymi pieniędzmi nie przejmowali, ktoś tam jeszcze coś innego, to takich podobnych jak ja nie było i zawsze mi się wydawało, tak jak wiesz, no jesteśmy w tym odwro w tej drugiej, po tej drugiej stronie medalu, bo zawsze byłyśmy inne, znaczy ja jestem zawsze, ty mówisz, że masz niepełnosprawność nabytą, więc od jakiegoś czasu jesteś w ty No ja już wśród tych. połowę życia, połowę No, życia. ale jesteś wśród tych innych, nie? A jestem od dziecka No. wśród tych innych. Więc jak, jeżeli chodzi o finanse, też patrzyłam już właśnie będąc na studiach, patrzyłam inaczej, to nie mogłam z wszystkim być inaczej, nie? I na przykład, wiesz, niby odkładałam, niby gdzieś tam komikowałam, niby coś tam inwestowałam, ale mówię, kurde, no nikt w moim wieku nie odkłada na emeryturę, no to durne, nie? A już wtedy powinniśmy zacząć na tą emeryturę odkładać. Tak. Drobne sumki, jakieś kwoty, gdzieś tam, żeby to rosło na przyszłość, tak było. No ale mądry Polak po szkodzie, no jak to Ale mówi. teraz mi się też wydaje, że zmieniło się też myślenie o ekonomii takiej osobistej, dlatego że kiedyś jak człowiek odkładał i tak dalej te pieniądze, gdzieś tam nie wydawał tego, to sknera. No, Wiesz, dusi to grosz, no patrz, jaki jak. dusi grosz No. też. Tak, patrz, w ogóle sknera, bo tato w ogóle na nic nie wydaje, nie? Po prostu już ostatnie dżinsy sobie kupiła ostatnie 2 lata temu, nie? Bez sensu. Wiesz, takie myślenie, że to nie był człowiek, że patrz jak super, że ona tak w ogóle to rozumie te pieniądze, że ona w ogóle rozumie te rynki, te konta oszczędności, że to można się pogubić tym wszystkim, nie? Nikt się tym Tak. nie zachwyca, tylko w zasadzie taki, no wiesz, no, patrz jaka wariatka, nie? No, dusi pieniądze. No i właśnie, i to jest właśnie w tym odwrocie takim, że nie można być całe życie w odwrocie, czyli tutaj jak mówisz, no to ja też nie powiem, że byłam taka idealna tutaj, taka wiesz, poukładana z tymi finansami, bo to nie, bo ja nie ze wszystkim też chciałam być wiecznie w odwrocie, więc zdarzyły mi się parę takich, wiesz, wpadek życiowych, gdzie chciałam być normalna jak wszyscy inni, tak, bo już jestem nienormalna, bo jestem niepełnosprawna, to teraz chcę być normalna właśnie na przykład z tym, ale Bycie tak, no. normalnym jest przereklamowane. No tak, Przereklamowane. jako puenta, no ale wiesz, czasami chcemy być po prostu wtopić się w tłum i być niezauważanym, niewytykanym i właśnie nieposądzanym o wariactwo, nie? Tak, w taki sposób. Więc no tak to wygląda z tą ekonomią, no. Z tymi finansami i o tym, że trzeba trochę myśleć na ten temat, no. I czasami być pod prąd trochę takim właśnie wariatem w stosunku do innych. Tak. Właśnie, że ja uważam, że najważniejszą rzeczą w życiu jest coś takiego, żeby się samemu czuć z czymś dobrze. Że Tak. jeżeli coś, ten nurt taki ogólny, on wszystkim pasuje, ale dla mnie nie jest do końca spoko, to żeby w niego na siłę nie iść, nie? Nawet mimo tego, tej chęci bycia normalnym albo takim bardziej jak wszyscy, bo najważniejsze jest to, żeby jednak się obudzić rano i stwierdzić, że kurczę, wszystko jest w porządku, niż kurczę, nie chciałam tego, a to zrobiłam i ten, bo widzę też taką tendencję, nawet po sobie, jak byłam świeżo po wypadku, te 17 lat temu, gdzie ja miałam wtedy 17 lat, więc tak głupi wiek jeszcze, że robiłam pewne rzeczy ponad swoje siły, bo ja nie wiem, że jakieś głupoty, ale ponad swoje siły, które mogą mi po prostu zdrowotnie zaszkodzić, tylko żeby, wiesz, żeby pokazać, że tak naprawdę dam radę, będę Tak. mogła i tak dalej, nie? Więc trzeba pamiętać, żeby najważniejsze to jest tutaj, ta osoba jest najważniejsza. Jak z nią będzie wszystko w porządku, to z wszystkimi bliskimi też będzie w porządku, prawda? Tak, to zgadzam się w 100%. A wracając właśnie do bliskich, tak legawo żeśmy zatoczyli koło. Jak twoje dzieci w ogóle podchodzą do tej twojej niepełnosprawności? Jak to jest, nie wiem, czy one zadawały ci pytania jakieś, jak to wyglądało?
Znaczy, wiesz co, myślę, że moje dzieci cały czas zadają te pytania na każdym etapie swojego rozwoju, bo one ewaluują, one też widzą widzą otaczający świat, nie? Ja nawet wczoraj miałam takie spotkanie z takim młodym człowiekiem, który nie był moim dzieckiem, tylko obcym dzieckiem, i on zadał i tak na mnie tak spojrzał i mówi: ale pani chodzi tak trochę inaczej. A ja mówię: ale fajnie, nie? On mówi: no nie wiem, czy fajnie, nie? I on: chyba nie fajnie. Ja mówię: a dlaczego nie fajnie? Zobacz. Ja mówię: ja chodzę oryginalnie, inaczej niż wszyscy. Wiesz, jak w tym żarcie i kawale, tak, jeansy oryginalne są fajne, więc ja oryginalnie chodzę, więc też jestem fajna, nie? I on tak siedział i tak dumał i tak się zastanawiał, czy to jest fajne, czy to nie fajne. Taki tam, no, z 6 lat, 5-6 lat chyba, bo to kolega mojego syna. Ale wracając do moich dzieci, no to co, one ze mną wzrastały od samego początku, przepraszam, wzrastały ze mną od samego początku, widziały, tak jak mówiłam, są lifehacki życiowe, które musisz, czyli jak ja często moje dzieci strofuję: proszę sprzątać podłogę, bo matka nie wejdzie do pokoju, bo matka się przewraca, więc podłoga musi być czysta. I jak były mniejsze, to się buntowały, dlaczego one mają sprzątać i że w ogóle o co chodzi, ale wszystkie dzieci się buntują. Ja więcej może tłumaczyłam, może pokazywałam, może one też widziały, że mama czasami właśnie szła i się wywróciła, wpadła gdzieś na ścianę, bo coś było na podłodze i zahaczyłam. Więc teraz już, jak ja mówię, wchodzę i mówię: o nie, tutaj nie wchodzę. Dobra, no, my sprzątamy już, sprzątamy, żebyś mogła tylko do nas wejść. Więc tak, był taki moment, ale to już jak moja córka była młodsza, kiedyś wracałyśmy z przedszkola i ona nagle, ja patrzę, mówię: Maja, a co ty robisz? A ona tak, wiesz, ja rotuję strasznie mocno nogi do środka. I nagle patrzę, że ona po tych schodach z takimi rotowanymi nogami, tak do środka, i tam próbuje się wspinać. Ja tak mówię: a co ty robisz, dziecko? Ona mówi: no co, idę tak jak ty, tak próbuję sobie. I mi się wtedy zrobiło przykro. Ale jak to samo zrobił mój syn w tym samym wieku, to już wiedziałam, że dobra, to jest taki wiek, one muszą to spróbować, one muszą to sprawdzić. Więc myślę, że jak ty będziesz miała dziecko, czego ci oczywiście życzę, jeżeli tego chcesz, to pewnie twoje dziecko też będzie próbowało, wiesz, siadać na wózek, albo będzie może mówiło, że chce taki wózek też, że bo chce być taka jak mama i chce to podpatrzeć i chce działać podobnie do mamy. Mnie na początku to bolało, ten pierwszy raz mi tak ukuło w serce, że wiesz, że tyle czasu edukuję to moje dziecko, ono jeszcze coś tam wymyśliło, ale to jest taki etap. A teraz, no co, no moje dzieci wiedzą, że mama nie zrobi tego czy tamtego, ale wiedzą też, że mama jest tak zwana, która się nie poddaje, czyli pre do przodu. I to też jest przykład z ostatniego miesiąca, kiedy ja już zawsze moim dzieciom mówiłam, że ja się nie poddaję, że idziemy i będziemy kombinować tak długo, aż znajdziemy rozwiązanie na tą sytuację. To też uczy ich w dorosłym życiu, później to wykorzystają, tak? Liczę na to. I ostatnio była taka sytuacja, że coś już stwierdziłam, że już mam dość, nie? Że już nie dam rady i mówię: nie, dzieciaki, mówię, nie, nie robimy tego, ja już mam dość, ja już nie chcę. A moje dzieci tak: mamo, ty się poddajesz? To niemożliwe, chodź, dalej będziemy to robić, zobacz, znajdziemy jakiś sposób. Więc moja nauka jakby nie idzie w las, a wynika z mojej niepełnosprawności i wynika z tego, jak ja działam w świecie i jak ja sobie radzę, nie? Więc nie, moje dzieci nie mają tego, na razie się jeszcze nie wstydzą. Jak ich pytam, czy mają z tym problem, to mówią, że nie mają, że one mnie kochają, tak, że jestem dla nich jakby wartościowa w innych rzeczach. Wiedzą, że nie pójdą z mamą na rower, mimo że jeżdżę na rowerze, ale tata jest wtedy lepsiejszym kompanem. Wiedzą, że właśnie mogą, że więcej z tatą czasu mogą spędzić na dworze, bo mama się za szybko zmęczy albo w ogóle nie pójdzie, tylko powie, że dobra, to wy się bawcie sami, ja muszę usiąść na ławce, bo ja jeszcze mam do zrobienia to czy tamto później w domu, ja nie mogę się wyeksploatować z całej energii. Już się nauczyły. W ogóle to pojęcie wstydu splecione z niepełnosprawnością w różnych aspektach życia, tak? To jest dla mnie takie zawsze trudne, bo ja mam właśnie to samo, że po tym wypadku nie było mi, jak zaczęłam iść na wózku, nie było mi trudno iść przez obce miasto w rynku,
a było mi bardzo ciężko przejść jakby przez tą ulicę, po której chodziłam na nogach, prawda? Że teraz nagle Tak. wszyscy widzą, że ja jeżdżę na wózku i przyszedł ten wstyd. Sytuacja, kiedy to jest rzecz, której kompletnie nie powinniśmy się wstydzić. To jest tak jakby, nie wiem, złamana ręka, czy niebieskie oczy. To jest po prostu coś, co wynika bez, w ogóle bez twojego udziału, bez twojej woli i tak dalej. To nie są twoje czyny, bo możemy się wstydzić za czyny, za coś, co, że tak powiem, zrobiłeś świadomie, tak? A tutaj Tak. wydaje mi się, że to jest jeszcze ten stereotyp taki, że że niepełnosprawni to są ci gorsi, że to jest coś, co trzeba wstydzić, zwłaszcza, że kiedyś ludzie, osoby niepełnosprawne z rodziny chowali, prawda? Że to była taka temat tabu, one gdzieś były zamykane w jakimś ośrodku i tak dalej, byleby tego nikt nie widział, bo to wstyd, prawda? Tak, Więc. to też opowiadała moja mama, że tak, że u nich, bo ona wywodzi się ze wsi, to że u nich była taka jakaś osoba, że było wiadomo, że ktoś tam taki mieszka, ale nikt nigdy go nie widział. Nikt nie Tak? widział, I nikt tak, nie słyszał. tak, i tak naprawdę nie wiadomo, czy to była osoba chora na umyśle, czy to była chora osoba Tak. niepełnosprawna. To po prostu, to jak w tej bajce dzwonnik Notre Dame, ten Quasimodo mieszkający na tej wieży, tak? Tak. I tak właśnie tutaj, nie? Że tak kiedyś tak chowali, tak? Osoby W ogóle ta niepełnosprawne. koncepcja wstydu, na zasadzie takiej, że dzieci, że sam powiedziałeś, że dzieci nic nie mówią, bo się wstydzą. Wie, że w ogóle przychodzi nam do głowy coś takiego, że one mogą tak pomyśleć, nie? To jest, Tak. ale to są nasze jeszcze tutaj zakładki, nasze w głowach. My to też wywodzimy się z tych czasów, kiedy tych osób z niepełnosprawnością nikt na ulicy nie widział. My teraz jesteśmy na zewnątrz. Jakby ten świat się w ogóle tak trochę rozwinął, że te osoby z niepełnosprawnością same po prostu wywalczyły sobie tą drogę na zewnątrz, że jakby walczymy o to, żeby ten świat był jak najbardziej dostępny, bo wiadomo, nigdy nie będzie 100%. Ale właśnie, żeby po prostu ludzie widzieli w nas ludzi. Ludzi. Tak, Nie tak, traktowali po tak, tak. macoszemu, nie ojejaj, tylko traktowali normalnie za to, co robisz, za twoje czyny cię oceniali, a nie za to, jak ty wyglądasz. Za to nie masz wpływu. Po prostu nie masz wpływu. To tak samo, jak ja często mówię na przykład, że ludzie wyzywają, bogaci ludzie, bogate dzieci wyzywają te biedne dzieci od biedaków i tak dalej, że oni mają nową komórkę i tak sobie myślę, kurczę, nawet ludzie sobie nie zdają sprawy, że chwalą się rzeczami, które nie wynikają z żadnej ich zasługi. Tak. Po prostu natura sprawiła, że się urodził w bogatym domu albo w biednym domu. I tutaj nie wynika I nic. natura stworzyła też, że się urodził zdrowy albo tak jak ja niepełnosprawny. Bo ja Tak. też jako Tak. niepełnosprawne dziecko spotkałam się z tak zwanym dzisiejszym hejtem, tak? Wtedy to po prostu było wyśmiewanie. Ale tak, no właśnie, to nie była ich zasługa. Jakby nie zrobili nic, żeby urodzić się zdrowi. Ja nie zrobiłam nic, żeby urodzić się niepełnosprawna. Tak, To też tak. nie jest wina moich rodziców. Nie, nikt tutaj nie zawinił, że tak się Tak, zdarzyło. po prostu. I tak, ale oni... W cudzysłowie oni czuli się lepsi, bo tak? Bo co? Bo właśnie, bo mają komórkę, bo Tak, mają tak. lepsze spodnie, czy to, że mają lepsze nogi? Tak, zwłaszcza, że tak naprawdę nikt z nas nie chciał być niepełnosprawny, nikt nie chce być biedny, Tak. tak? A czasami po prostu natura robi ci niespodziankę i tyle. Możesz być super bogaty, a w którymś momencie być biedny, może być super mistrzem świata, super zdrowy i mieć wypadek. I po prostu dlatego to jest tak ważne. I ja dlatego zawsze mówię ludziom, że świat musi być jak najbardziej przyjazny. Ja nie mówię dostępny, przyjazny i otwarty. I ten stereotyp osoby z niepełnosprawnością musi się zmienić, bo kiedy człowiek się mierzy z tą niepełnosprawnością, to musi mieć kogoś, na kogo będzie patrzył, na kim się Tak. będzie wzorował. Bo jak jest, rodzi się biedny chłopiec, w cudzysłowie biedny, po prostu z niepełnosprawnością, gdzieś na koziej włóce, za przeproszeniem, tak? Tak. I on całe życie wzrasta patrząc na Lewandowskiego, na Michaela Jordana, na kogoś, kim nie ma szans się stać, po prostu, bo jest z niepełnosprawnością i nie ma na kogo patrzeć, a mógłby widzieć, nie wiem, gościa na wózku, który przepowiada pogodę, tak? Czy pogodynka nie może iść na wózku? Może. Nie wiem, biznesmena, który przecież jest multum ludzi niepełnosprawnych z ciężką niepełnosprawnością, którzy prowadzą świetne biznesy, mają kupę hajsu, świetne domy, świetne żony, mężów i tak dalej. I tego nie widać po prostu. Dlatego jest tak dużo depresji, moim zdaniem, po wypadkach i w Tak. takich rodzinach, gdzie się rodzą dzieci z niepełnosprawnością. Bo tej biednej matce, jak się rodzi dziecko z niepełnosprawnością, to ona się martwi o jego los. Tak, Gdyby ona jak on sobie widziała, że poradzi, no.
Tak, to też jest tak, bo widzisz, to by musieli tutaj wypowiedzieć ci moi rodzice, szczególnie mój tata, który właśnie w tych latach tam przełom 80-tych, 90-tych, kiedy ja byłam dzieckiem, mocno udzielał się w takich tam grupach właśnie rodziców zrzeszających, rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi i gdzieś tam się jakoś zrzeszali. Kiedyś to było, ja to też o tyle miałam dobrze, bo mieszkałam w Olsztynie, czyli w większym mieście, nie dużym, ale większym mieście, gdzie była taka możliwość. Właśnie ktoś, kto mieszkał gdzieś dalej, w mniejszych miejscowościach, pewnie miał jeszcze większy trud, bo był jeden taki na jedno dziecko Na 7 wiosek też. na 7 wiosek na przykład, i to już był problem. I to bym mógł powiedzieć właśnie mój tato, że dzisiaj mam o tyle fajniej, że jest internet, jesteśmy w globalnej wiosce, możesz wejść, możesz napisać, słuchajcie, mam taki i taki problem, i się okaże, że ktoś, ty mieszkasz, jak powiedziałeś, w Koziej Wólce, a ktoś z Krakowa powie, ja już to przerobiłem, ja ci dam wszystkie numery, ja ci podpowiem, co zrobić, albo wiesz, dzieli się tym przykładem swoim. I to, co powiedziałaś, że nie ma takich przykładów jak pan Pogodynka, to ja czasami, gdy rodzice tacy przerażeni w internecie, na moich grupach dotyczących moich jednostek chorobowych, piszą: słuchajcie, urodziło mi się dziecko, ja jestem przerażona o jego przyszłość, jak sobie z tym radzić? To ja wtedy mówię: hej, jestem Magda, mam tyle i tyle lat, zobacz, zrobiłam to i to i to, ja ci mogę powiedzieć, jak to wyglądało w tamtych czasach, teraz są trochę inne czasy, musicie znaleźć sobie inne patenty, ale da się. Tak? Nie będzie łatwo, od razu mówię, że nie będzie łatwo, zawsze będzie trudno, tak? Bo w tej sytuacji będzie trudno, no będzie, no nie da się. Nie da się wyplanić, tak? Będzie problem z lekarzami, bo myślę, że będzie cały czas, mniejszy lub większy, ale będzie. Będzie problem z dostępnością tego czy tamtego, będzie problem właśnie z przekonaniem ludzi do tego, że jesteśmy fajni, ale to się da osiągnąć, tak? Więc dzisiaj mamy o tyle fajnie, że jest internet, jest ta globalna wioska i możemy szukać, i możemy się łączyć, i możemy szukać wsparcia, wytchnienia, tego, co mój tata jakby tworzył też z ludźmi, bo oni tworzyli razem i my razem jako dzieciaki, wszystkie niepełnosprawne, wyjeżdżaliśmy. Mi na przykład, o właśnie, mi na przykład bardzo dużo dało te wyjazdy do sanatorium. Ktoś by pomyślał, Boże, gdzie dzieciak, trzecia klasa podstawówki, przypomnij sobie, jaka byłaś w trzeciej klasie podstawówki. Ja teraz mam córkę w czwartej klasie i ja sobie nie wyobrażam, żeby ona wyjechała na 2 miesiące, pojechała do sanatorium. A ja, to było dla mnie naprawdę budujące, bo jechałam na 2 miesiące do ludzi, którzy byli tacy jak ja. Albo podobni, bo byli tacy, którzy byli wychowani w domu, a ja jestem taki biedny. Była druga grupa dzieciaków, która była tak zwana porzucona, czyli na zasadzie rodzice odstawiali ich do takiego sanatorium i mówili: tam się tobą zajmą, ale zdejmuje to problem z moich bark. Tak, bo też były takie dzieciaki i byli tacy rodzice, którzy myśleli, że sanatorium i dziecko uleczy, a oni odpoczną. I ja nie neguję i też nie oceniam, ale takie dzieci były. I były takie dzieciaki jak ja. I my musieliśmy w tym własnym sosie, co było dobre dla nas wszystkich, uczyć się i patrzeć, aha, są jeszcze inne niepełnosprawności, a ci, co jęczeli, to patrzyli na nas, aha, oni sobie radzą, więc może ja też sobie będę umiała poradzić. Taka szkoła życia, ale w tym jednym gronie, takim wspólnym. Ja bardzo fajnie wspominam te wyjazdy. Ja jeździłam przez całą podstawówkę co roku na właśnie 2, czasami 4 miesiące. Takiej odskoczni. Tam byłam zaopiekowana łącznie ze szkołą, trochę inny świat, ale taki właśnie świat rówieśników, którzy mieli podobnie to co ja, i uczyliśmy się od siebie, jak ta niepełnosprawność u każdego inna, bo tam to nie była tylko ta moja jednostka chorobowa, to były różne, bo były dzieciaki na wózkach, były dzieciaki z problemami tylko z kręgosłupem, ale chodzące, były, wiesz, z jakąś, kolokwialnie powiem, wykrzywioną ręką, tak, wykrzywioną nogą, czy chodzące tak, wiesz, o kulach, czy coś. Różne przypadki, i my wiedzieliśmy wtedy, że nie jesteśmy sami. Mogliśmy się od siebie też inspirować. Mogliśmy, wtedy był nasz taki, wiesz, taki internet, tak? To, co teraz mają inni, gdzie właśnie Wtedy są. był internat, a teraz internet. Dokładnie, no tak można to tak nazwać. Wtedy też by się przydał pewnie taki internat,
dla rodziców, żeby ci rodzice Tak. też pojechali i byli z tymi innymi rodzicami i tam się wymieniali tymi doświadczeniami, a często się tak nie dawało, bo ci rodzice albo właśnie musieli wytchnąć od tego problemu posiadania tych dzieci niepełnosprawnych, bo to też jest trudne. Bierzmy pod uwagę, że no ja nie jestem matką niepełnosprawnego dziecka. Ja jestem niepełnosprawną osobą, ale to też jest trudne, tak? Też jest trudne mierzyć się z tym, że te dzieci no, są właśnie inne niż moje koleżanki, że te moje koleżanki dziecko to wszystko i wszyscy, och, ach, jaka ona piękna, jaka ona mądra, jak ona super, a w drugim miesiącu, trzecim miesiącu to ona robi to, a w czwartym to tamto. A tak jak w moim przypadku, na przykład moja mama mówi, że ja przez rok czasu nie chodziłam i wszystkie dzieci już chodziły, tak? Znaczy, może nie chodziły, ale już gdzieś tam raczkowały, robiły jakieś tam inne rzeczy, a ja nie. No i teraz się zastanawia, że Boże, co z tym dzieciakiem, tak? A później przyszła sytuacja na przykład w drugą stronę, że ktoś mojej mamie zarzucił. Jedni mówili, że o, tam pani przeżywa, nie wszystkie rzeczy dzieci są takie same, tak? A z drugiej strony później dostała, jak poszła gdzieś do kogoś innego, gdzie pani była do tej pory, jak dzieciak jest niepełnosprawny, tak? A jeszcze moja mama, moi rodzice nie wiedzieli tego, że jestem niepełnosprawna, tak? Bo kiedyś też, dzisiaj to ta opieka około noworodkowa jest Dużo lepsza i lepsze. te wyłapują już na poziomie właśnie takiego, jeszcze w brzuchu mogą ci wyłapać, tak, że tam jest jakaś Tak, wada. już niektóre rzeczy naprawiają przy tej rzutu, tak, Tak, serca, kręgosłupy tak, i tak dalej. tak, więc to już jest, medycyna poszła tak daleko, ale wtedy było inaczej i moi rodzice dość późno się dowiedzieli, że ja jestem niepełnosprawna i że będzie mój świat wyglądał trochę inaczej niż wszystkich innych. Tak, może myślę, że też im kamień spadł z serca, bo wiedzieli już, aha, no to wiemy, w którą drogę, w stronę iść, tak? Ale wcześniej to się, wiesz, takie właśnie zastanawianie, o Boże, to moje dziecko wszyscy mają tak, a moje jest inne i o co tu chodzi, nie? W ogóle uważam, że rozmowy takie okołomatkowe bardzo często powodują różne takie kryzysy w innych matkach, różne jakieś takie zwątpienia, dlatego że w ogóle taki etos matki i takiego tych milion tych poradników, no i skoro robi to, ja mu Mozarta i wszyscy myślą, kurde, ja tego mojemu Mozarta nie puszczałam, może dlatego on tak późno chodzi, dlaczego tamten już gada, mój nie gada. Wiesz, w ogóle mi pytania, jak tam, nie wiem, czy chcecie drugie, a być może ktoś ma bardzo duże problemy, może tam, wiesz, już czwarta czy piąta utrata. A w Tak. ogóle okołomatkowe tematy to jest moim zdaniem tak delikatna strefa i sfera, że w ogóle zaczynanie często takiego tematu może powodować już u kogoś innego duży dyskomfort i przykrość, a już nie mówiąc o tym, że matka ma niepełnosprawne dziecko, wszyscy dookoła się chwalą, a ona tu walczy tak naprawdę o to, żeby osiągnął chociaż 1% tej sprawności, którą osiągają dzieci, tak? No i Tak. to już mi się wydaje, że to jest też temat na to, żeby po prostu porozmawiać też z mamą dziecka niepełnosprawnego, żeby też mogła jakby przedstawić tą swoją strefę, tak? Tak. A jeszcze powiedz, już kończyć, dlatego że nasza rozmowa myślę, że mogłaby trwać godzinami, bo jesteś bardzo dobrą rozmówczynią Dziękuję. i bardzo ciekawie w ogóle opowiadasz i otworzyłaś mi też głowę na parę różnych kwestii. Chciałabym zapytać właśnie, czy ty możesz powiedzieć na przykład, że posiadanie mamy z niepełnosprawnością to jest korzyść dla dziecka? Że to wcale nie jest tak, że jest dla dziecka, no nie wiem, tak jak wszyscy myślą dookoła, że o biedne dziecko ma mamę niepełnosprawną, tylko że to może do jego życia coś wnieść. Wiesz co, na to pytanie chyba mogę ci odpowiedzieć dopiero za te 10, 15, 20 lat, myślę. Jak to będzie wyglądało, jak to moje dzieci przyjdą i już będą mówić, tak, mama, dzięki ci za to, bo dzięki temu nauczyło mnie to, to czy tamto. Na tą chwilę tak, widzę, że na przykład moja córka jest bardziej empatyczna, chętna do pomagania, myślę, że wie, z czego to wynika. Ja na przykład mocno nie chciałabym. Bo też jest takie stwierdzenie, że rodzimy dziecko, żeby to dziecko Na starość ci na pomagało. starość tak podało ci szklankę wody. Ja na przykład tego bym nie chciała i nie po to ja mam dzieci, żeby właśnie jakby obarczyć je później w przyszłości, żeby one się mną zajęły i ja wiem, że będą, że taka sytuacja może mieć miejsce. No co, no myślę, że moje dzieci gdzieś przez to, że widzą, wiedzą, że mogą być jakieś ograniczenia, tak?
z drugiej strony widzą, że jak mama nie siedzi, nie bieduje i nie mówi o jejku, jaka bieda, ta emocjonalna, bytowa, nie mówię o bytowej, ekonomicznej, tylko o tej takiej właśnie związanej z niepełnosprawnością, to że będą miały sobie chyba też w przyszłości poradzić z tym, że aha, nasza mama dała radę, to my też damy radę. No jak ona znalazła sposób rozwiązania tej sytuacji, bo ja często im pokażę, chodźcie, zobaczcie, mama nie może, bo normalnie to mamy mogą, a mama nie może, to będą też umiały szukać rozwiązań. I na przykład, wiesz, mniejsze dzieci tego nie wiedzą i nie rozumieją, bo przykładem, kiedy moje koleżanki, ja nie prowadzę samochodu, bo nie mogę, ze względu na padaczkę, to jest niebezpieczne. Ja moje dzieci odbierałam z przedszkola i ja musiałam z nimi iść. No nie mogę jej wziąć na ręce, bo nie musiałabym za daleko, więc ile razy miałam do siebie taką złość, że mówię, kurczę, ten dzieciak idzie, taki zmęczony, czasami ryczący, tak, mały, nie rozumie, o co chodzi, ręce do mnie wyciąga, ja mówię mu, słuchaj, ale mama nie może cię wziąć na rączki, bo mama ma chore nogi i mama nie może, mama też nogi bolą i nie możemy sobie poradzić z tym, żeby iść, nie? Przepraszam. Moje koleżanki pełnosprawne jakby nie doceniały tego, tak, że one mogą, wiesz, idą, mogą tego dzieciaka wziąć na ręce, pójść dalej, albo właśnie wsadzić do samochodu, podjechać i załatwić to wszystko. I te małe dzieci tego nie rozumiały. Dlaczego mama nie chce jej wziąć? Bo może mama jest niefajna i one tutaj płaczą, a mama mówi, że nie, po prostu nie wezmę cię na rękę, bo nie damy rady przejść tego kawałka w taki sposób. Ale teraz myślę, że te dzieci to rozumieją, doceniają i zaprocentuję to w przyszłości. Nie wiem jeszcze jak, ale liczę, że tak, że będą bardziej otwarte na... Na pewno lepsze mają lepszą kondycję. Tak. Tak, tak, to prawda, bo musiały drałować jako trzylatki czy tam czterolatki, drałować na własnych nogach do domu, bo matka ich nie doniosła, tak? A inne rzeczy, inne dzieci, ja nie mówię, że zawsze i to tak, żeby nie było przykro mamom zdrowym, ale łatwiej, łatwiej. A powiedz mi, czym się kierujesz w życiu, tak na zakończenie, tak? Co cię tak pcha do tego, do przodu? Czy, nie, czy jakieś marzenie, do którego dążysz, czy... Czy po prostu co cię tak pcha do tego, żeby robić, żeby rzeczywiście, wiesz, nie siadać, tylko działać i znaleźć swoją pasję, tak, znaleźć zajęcie, odkrywać w ogóle swoją niszę i jeszcze dodatkowo miejsce właśnie w tym internecie, do którego sama mówiłaś, że w ogóle nie chcesz wejść, tak, że się go bałaś. A tutaj po prostu rozwijasz jeden projekt, drugi projekt, teraz właśnie dodatkowo, znaczy swój projekt, czyli markę osobistą, tak, Mama Dusi Grosz, jeszcze dodatkowe te projekty, na przykład te porachunki, tak, co cię tak pcha do tego? Co cię inspiruje? Co cię motywuje? Może masz jakąś złotą radę, jakąś książkę do przeczytania, którą warto przeczytać, żeby być w życiu wejść takim... Właśnie, czy jesteś spełniona? Czy czujesz się spełniona? Wiesz co? Trudne pytanie. Co mnie pcha? No to, że trzeba żyć, nie? No, trzeba żyć i brać z tego życia jak najwięcej tego, co się da. Wiesz, teraz już jestem mamą, to po części muszę to w większości rzeczy robić to dla moich dzieci, tak? One też wyznaczają trochę styl, tryb życia i bycia. Z drugiej strony są te kwestie ekonomiczne, no nikt mi nie da, no nie ukrywajmy, w Polsce nikt nie utrzymuje osób niepełnosprawnych. Nie wiem, czy ty, ja na przykład, mi się renta nie należy, bo jestem za dobrze wykształcona. Więc jedyny dodatek, który mam dla osoby niepełnosprawnej, to jest, uwaga, bagatela 150 3 złote, tak jako ten świadczenie pielęgnacyjne. I to jest wszystko, więc ja muszę pracować na siebie, ja muszę pracować, ja muszę zarabiać, ja muszę to jak każdy inny, bo po prostu to manna z nieba nie leci i to samo nie przychodzi. Mąż też nie zarobi na mnie tyle, żebym ja mogła tu być księżniczką, leżeć i pachnieć. Więc wydaje mi się, że chyba byś tego nie chciała. Tak mi się wydaje, że raczej nie jesteś taką osobą, która by tam mogła leżeć i pachnieć, nie? To też jest inna jakby sytuacja mojej osoby, ale no to jest mój motor napędzający, czyli znaleźć ten lifehack, tak jak już powiedziałaś, na życie i jak się nie dało w taki czy inny sposób, o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych też byśmy mogły tutaj rozmawiać i pewnie dalej kolejny temat, ale już nie. Więc to jest mój sposób. Tak,
To jest mój sposób. Znalazłam swoje miejsce i teraz muszę je pielęgnować, żeby ono przynosiło mi pieniądze na to, żebym mogła żyć. Tak? Mogła żyć, rehabilitować się. W przyszłości może będzie potrzebna mi jakaś operacja, to żebym mogła ją opłacić, tak? Bo nikt mi tego nie da. Nikt mnie nie utrzymuje dodatkowo, państwo nie wykłada takich pieniędzy na osoby niepełnosprawne. Nie łudźmy się. No a w innych dziedzinach, no to ja chcę żyć wśród ludzi, no chcę być taka sama, no chcę próbować, chcę, mówię, no mi nie można powiedzieć, że czegoś się nie da, no bo jak się nie da, to ja powiem, że się da i pokażę, tak? I mi mówili, że się Bardzo nie da jeść. niebezpieczna cecha. Tak, bo mi mówili, że nie można mi jeździć na łyżwach, a ja te łyżwy założyłam i ja na tych łyżwach jeździłam. Już teraz nie, już teraz. I moja spastyka bardziej postępuje, już tych łyżek nie założę pewnie, bo bym się bała, że komuś krzywdę zrobię, nie tylko sobie. Chociaż moje dzieci mnie namawiają, ale ja na tych łyżwach jeździłam. I na przykład mój rehabilitant ostatnio powiedział: Magda, chyba nie do końca ci wierzę. Ja mówię, było tak, no jeździłam, no był taki czas, że jeździłam na łyżwach też. To nie były wyczynów, to nie były aksele i różne takie, ale to była moja przyjemność, że ja te łyżwy zakładałam, wychodziłam na lodowisko, gdzieś tam próbowałam, parłam do przodu, mam za sobą jakieś doświadczenie, mam jakieś ze sobą, tak jak powiedziałaś o Meli, tak, że on znalazł swoją potrzebę i on to przekroczył tą granicę, on poszedł, tak, spełnił się, no i to było jego, ja bym nie poszła, bo to nie moja bajka, W ogóle ale zima to nie moja bajka, także w ogóle. no dokładnie, ja też wolę ciepełko, ale to tak, no to każdy ma swoją, jakieś tam wyznacza sobie małe kroki, no słuchaj, zawsze można usiąść i biadować, I płakać. zawsze, i płakać, zawsze można, zawsze mamy to wyjście. I nawet moim dzieciom, jak one coś tam się dzieje, ja pytam, no to masz do wyboru, albo siadasz i płaczesz i z tego nic nie ma, albo przychodzisz do mnie i znajdujemy jakieś rozwiązanie, albo siadasz i sam znajdujesz rozwiązanie, bo czasami niepotrzebna jest matka do tego, żeby rozwiązanie znaleźć. Tak? Znaleźć. I teraz wybierasz sam, jako dorosły, czy jako nawet dzieciak, czy zdrowy, czy niepełnosprawny, sam wybierasz, co jest twoją drogą dalej, tak? Czy siedzisz i płaczesz? I z tego nic nie ma, bo nikt za ciebie nie przyjdzie i nic ci nie wymyśli. Okej, no może osoby niepełnosprawne, które trafią na rodziców, którzy są bardziej tacy właśnie opiekuńczy, tacy naskakujący, no to że za nich rodzice zrobią. Tak? Ale nie wszyscy tak mają. I w zdrowym życiu też nie wszyscy tak mają. Nie, ktoś może nie mieć takich ludzi wokół siebie, którzy jak oni będą siedzieć i płakać, to ktoś za nich przyjdzie i zrobi. Tak? No tyle. Myślę, że to jest w ogóle dobra puenta dla naszej rozmowy, że tak naprawdę pewne rzeczy ci są w życiu dane, czy tego chcesz, czy nie chcesz. To jak na przykład niepełnosprawność. Ale co ty z tym zrobisz, to już zależy od ciebie. Po Tak. prostu zależy od ciebie. Tak. I to jest, myślę, znaczy, ja bym chciała, żeby jakby chciałam pokazać tą naszą rozmową. Takie wytchnienie dla właśnie tych wszystkich rodziców, którzy liczę na to, że będą nas oglądać, którzy mają dzieciaki niepełnosprawne, żeby zobaczyli takie światełko w tunelu, że aha, jak ja temu mojemu dziecku pozwolę i to moje dziecko to wykorzysta, to ono sobie w życiu poradzi i znajdzie dla siebie jakąś drogę, bo tych dróg jest bardzo dużo. Tylko one nie są napisane w takim zwykłym poradniku dla śmiertelnych ludzi, tylko tą drogę trzeba sobie samemu odnaleźć, tak? Bo z każdej sytuacji widzisz, ty świetnie, oj, przepraszam, ty świetnie sobie poradziłaś i radzisz sobie i masz właśnie też swój kanał na YouTubie, czego ja ci zazdroszczę, bo ja jeszcze swojego osobistego nie mam, mam sporo Jeszcze, funkcjonariuszy. dobrze powiedziałeś, jeszcze. Tak, ale ja wiem, że to jest projekt, który wiesz, z tyłu za plecami od 2 lat ciąży, a gdzieś tam jakieś tam bariery, moje wewnętrzne bariery nie chcą być przekroczone, ale to przyjdzie pewnie na to czas. Ale zobacz, ty sobie też świetnie radzisz i znalazłeś swój sposób na to, tak? Jak miałaś te 15 lat i byłaś zdrową dziewczyną, to może myślałaś o tym, nie wiem, jakie miałaś marzenia, ale być, nie wiem, piosenkarką, tancerką i gdybyś się mocno uczepiła tego, tak bardzo mocno, to byś nagle teraz siedziała i płakała i mówiła: Nie mogę tańczyć, bo jestem na wózku i koniec, świat się skończył. No ale stwierdziłaś w którymś momencie, że możesz wybrać inną drogę, że może w sobie nagle dzięki niepełnosprawności i temu bycia na wózku, ja sobie to tak wyobrażam, tak? Twój poziom widzenia się obniżył i nagle widzisz na tym poziomie inne rzeczy.
Na tym Tak, poziomie tak. widziałaś inne rzeczy, a na tym poziomie widzisz inne rzeczy. I teraz okazuje się, że otwierają ci się twoje oczy i mówisz, a, to jeszcze mogę przecież to robić, mogę to robić, Tak. mogę to robić. To też mnie Zwłaszcza, że pasjonuje. nikt nie ma jednego marzenia, nikt nie jest dobry tylko w jednej rzeczy. Każdy ma kilka rzeczy, w których jest dobry albo mógłby być dobry, gdybyś na tym skupił. Więc skupianie się na jednej rzeczy i żałowanie tylko dlatego, że tego nie mogę robić, to jest błąd, bo się traci życie. A tak naprawdę, nawet jeśli mówisz o tym tańczeniu, to jest taka dziewczyna w Stanach, która była tancerką, miała wypadek i się otrząsnęła i zrobiła grupę dziewczyn tańczących na wózkach, ale to jest taki taniec, że ręce opadają. To nie są te takie wygibaski, walce i tak dalej, tylko naprawdę spoko. Także wszędzie, zawsze można się realizować, tylko trzeba poszukać, bo tak jak mówisz, najłatwiej jest płakać. Płakanie przychodzi od tak, na pstryknięcie palcem, tak? Nawet pstryknąć palcem nie mogę. O. Ale co innego, ładnie Ale macham. możesz cmokać, to może to być, wiesz. Tak, ale ja też macham bardziej z gracją przez to wszystko, wiesz, No także. właśnie, no właśnie. No więc wiesz. Także To jest to, co tak naprawdę. dziękuję Ci serdecznie za Waszą rozmowę. Myślę, że jest bardzo pasjonująca i otworzyłaś mi różne zakładki w mojej głowie na przyszłość, nie ukrywam. Podlinkujemy tutaj wszędzie właśnie wszystkie Twoje kanały, social media. Jak przyjdzie YouTube, to też go zaczniemy lajkować i linkować, także Dziękuję serdecznie bardzo. polecamy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę Ja i również do dziękuję, było zobaczenia. inspirujące. I życzę Ci wszystkiego dobrego. Dzięki Tobie nawzajem.